Dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Bartosz Wieczorek, jestem kierownikiem Instytutu Badań Naukowych Centrum Michała Pawła II w Warszawie. Spotykamy się na trzeciej już debacie. Tym razem zaufanie, siła czy słabość. Jest to debata w ramach cyklu Porozmawiajmy o Człowieku, gdzie staramy się skupiać się na takich podstawowych problemach egzystencjalnych, życiowych, które spotykają człowieka dzisiaj we współczesności, później współczesności. A głównie skupiają się na problemach z nawiązywaniem relacji, z trwałością tych relacji, z głębią tych relacji. No i jednym z takich fundamentalnych tematów, które dotyczą relacji w dzisiejszych czasach, jest kwestia zaufania. Bez zaufania trudno sobie wyobrazić życie indywidualne, ale i społeczne. Tematem zaufania zajmują się różne dziedziny, ale tak naprawdę nie wiadomo, co to jest za temat zaufania. Kto się tym powinien zajmować, czym jest to zaufanie. I za chwilę poznają Państwo dwie perspektywy, dwóch pań, które zajmują się naukowo różnymi tematami, w tym w jakimś sensie zaufaniem, więc przedstawią nam swoją perspektywę i potem ja zasiądę z paniami do dyskusji, jak to zawsze się odbywa, gdzie będziemy starali się pogłębić różne tematy. I ważna część naszych spotkań to są pytania od Państwa, więc bardzo proszę, żeby sobie takie pytania przygotowywać, śmiało je zadawać, to jest niezwykła okazja, żeby skorzystać z obecności pań, które się tematem bardzo głęboko interesują, już mogą nam powiedzieć o najciekawszych badaniach, czy trendach, czy zjawiskach, które się dzieją w świecie współczesnym, w świecie relacji międzyludzkich. Ja tylko krótko zagaję, bo o tym chyba nie powiemy. My jesteśmy w Centrum Michała Pawła II i Karol Wojtyła był etykiem, filozofem, który nie zajmował się bezpośrednio zaufaniem, ale zajmował się człowiekiem, przez antropologią, taką ugruntowaną na myśli chrześcijańskiej. I dla niego człowiek jest przede wszystkim taką istotą, która zawiera w sobie takie fundamentalne otwarcie na innych. To znaczy bez innych nie możemy w pełni stać się człowiekiem, czy tak mówiąc, może kolokwialnie uczłowieczyć się. Potrzebujemy innych, więc potrzebujemy otworzyć się, pokazać im swoje wnętrza, więc zaufać. Zaufanie jest według niego taką postawą bardzo osobową, taką egzystencjalną, której powinniśmy otwierać się na innych, żeby jakoś zaprosić ich do wnętrza, do swojego świata. No i stworzyć z nimi jakąś wspólnotę, jakiś rodzaj relacji. A z tym zaufaniem jest trudno, bo jak zobaczymy sobie na badania społeczne, to Ipsos robił takie globalne badania z poziomu zaufania w 2022 roku i okazało się, że Polacy mają najniższy poziom zaufania jako Europejczycy. U nas tylko 16% osób uważa, że innym ludziom można należy ufać. W Rosji jest to 24%, we Włoszech 38%, a w Holandii 48%. I na świecie wypadamy też bardzo słabo. W naszych badaniach, które prowadziliśmy z miastem, z Biurem Strategii i Analiz, też wyszło, że w jednym z pytań padło takie pytanie, czy uważa Pani, że w większości w relacjach z innymi ludźmi należy być ostrożnym? 66% mieszkańców Warszawy uznało, że tak, należy być ostrożnym, że inny jest dla nas jakąś zagadką, czymś nieznanym. No jak jest w rzeczywistości, dlaczego tak jest, czy w Polsce jest jakaś kultura, która nie sprzyja budowaniu zaufania? Czym jest to zaufanie, jak o nim mówić, jak na co dzień rozumieć to zaufanie. O tym byśmy chcieli dzisiaj porozmawiać. I jako pierwszą poproszę o zabranie głosu panią dr Sylwię Galanciak z Katedry Dydaktyki i Pedagogiki Medialnej Akademii Pedagogiki Specjalnej, a po niej pani profesor Anna Cierpka, psycholog z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego z Katedry Psychologii Rozwojowej. Dzień dobry Państwu. Pan doktor zapytał, kto właściwie powinien zajmować się zaufaniem. To ja Państwu odpowiem, jak ja uważam. Wszyscy. Wszyscy powinniśmy się zajmować zaufaniem. Bardzo się cieszę, że się tutaj spotkaliśmy, bo to znaczy, że zdajemy sobie z tego sprawę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale słowo zaufanie w ogóle jest bardzo starym słowem w języku polskim. Dlaczego to jest ważne? To jest ważne dlatego, że język rozwija się w taki oto sposób, taka jest logika rozwoju języka, że gromadzi to, co w nim najważniejsze, a potem dodaje elementy, które pojawiają się gdzieś w trakcie rozwoju kultury, rozwoju społeczności, bogaci się w ten sposób. Słowo zaufanie pochodzi od prasłowiańskiego słowa upfati. Upfać, taką miało początkowo formę. Było też w obiegu słowo pfa, które oznaczało nadzieję. A więc zobaczcie, te dwa słowa są bardzo blisko siebie znaczeniowo. Jeżeli komuś ufamy, to
pojawia się w nas nadzieja. Mamy nadzieję na to, że ta osoba stojąca naprzeciwko nas chce dla nas dobrze, a już co najmniej nie chce dla nas źle. Nie chce nas skrzywdzić. Dzisiaj widzimy ten prasłowiański rdzeń jeszcze w słowie pewny. To jest ktoś, w kogo się pfa, nie mylić z plfa, w kogo się pfa, a więc komu się faktycznie ufa. To jest też swoją drogą ciekawe przesunięcie etymologiczne, bo dawniej używano go przede wszystkim w takim znaczeniu, że to jest pewny człowiek, więc pewny sojusznik, ktoś, czyja obecność rodzi w nas pewność, że będzie dobrze, że w relacji z nim będzie dobrze. Natomiast dzisiaj raczej w użyciu są takie konteksty słowa pewny, gdzie my mówimy, że to my jesteśmy czegoś pewni albo kogoś. Jesteśmy pewni, pewni siebie, jesteśmy pewni, że mamy rację. A więc trochę jest tak, że takie myślenie nasze o zaufaniu jakby przynajmniej w Polsce zostało przekierowane na nas samych, z tych, którzy nas otaczają. To sobie ufamy, innym trochę mniej. O tym pan doktor przed chwilą też już powiedział. W języku polskim jest mniej więcej 180 tysięcy słów. Jedni mówią, że 150, drudzy, że 200, w zależności od tego, jak się to liczy. Z takiego prasłowiańskiego rdzenia pozostało około 5000 słów. Może nam się wydawać, że to jest dużo, ale w kontekście całego języka to jest naprawdę malutko. Więc zobaczmy, jak wcześnie w kulturze pojawiła się potrzeba zaistnienia tego słowa w ogóle. Jak to musiało być od początku ważne. Dlaczego? Dlatego, że bez zaufania w ogóle nie ma relacji międzyludzkich. W ogóle. Tam, gdzie jest więcej niż jeden człowiek, tam już pojawia się miejsce na zaufanie albo na nieufność. To zależy od tego, jak zbudujemy relacje. Czym to zaufanie jest z takiej perspektywy socjologicznej? Pani profesor będzie mówiła o psychologii, więc ja tej działki nie dotykam. Natomiast troszkę chciałabym Państwa wprowadzić w kontekst socjologiczny. Warto sięgnąć do Francisa Fukuyamy, który się bardzo intensywnie zaufaniem zajmował. I on powiedział coś takiego, że zaufanie tak naprawdę to jest mechanizm, który jest oparty na pewnym założeniu. Założeniu, które mówi, że innych członków naszej społeczności albo jakiejś innej społeczności, z którą mamy do czynienia, cechuje po pierwsze uczciwe, a po drugie nastawione na kooperację, nastawione na współpracę, zachowanie, które jest oparte na pewnych normach. A więc mamy pewien zestaw norm, pewien zestaw wartości i jeśli co do niego się zgadzamy, to będzie nam o wiele łatwiej zaufać sobie wzajemnie. To jest też coś, co powoduje, że są grupy, w których ten poziom zaufania społecznego rośnie. To są na przykład grupy wyznaniowe. A to jest bardzo charakterystyczne, które ufają sobie nawzajem, ale uwaga, to też bardzo intensywnie podkreślają socjologowie, niekoniecznie ufają innym grupom. To czasem bywa problemem. Te grupy, które bardzo sobie ufają, czasem uprawiają taki chów wsobny, za przeproszeniem. Znaczy nie są otwarte na grupy zewnętrzne. A więc zaufanie zależy od tego stopnia, w jakim normy i wartości są uznawane przez grupę, ale też jest taki czynnik, który socjologowie często podkreślają poza właśnie tym zestawem norm i wartości, a który mówi o tym, że zaufanie jest silniejsze tam, gdzie członkowie danej społeczności potrafią, mówiąc kolokwialnie, patrzeć dalej niż na koniec własnego nosa. A więc potrafią albo poświęcić, albo gdzieś przynajmniej odłożyć w czasie zaspokojenie jakiegoś własnego interesu, własnego dobra, przedkładając nad nie dobro grupy. To jest dość oczywiste. Czujemy się bezpiecznie w takiej grupie, gdzie wiemy, że ktoś jest gotów przyjść nam z pomocą. Natomiast, i to też jest dość charakterystyczne, jeżeli my sami mamy takie podejście do społeczności, w której funkcjonujemy, czy w ogóle do innych, że najpierw musimy zadbać o siebie, to wszystkie badania właściwie pokazują, że wtedy również my jako jednostka mamy niższe zaufanie społeczne. No bo przekładamy
oczekiwania wobec innych na to, w jaki sposób my byśmy sami się zachowali. Więc troszkę takie tutaj nam się robi zamknięte koło, które czasem dość trudno jest przerwać. Możemy mówić o wielu rodzajach zaufania. Piotr Sztompka, nasz wybitny socjolog, mówi o tym, że możemy mówić o zaufaniu osobistym. I to jest takie zaufanie do konkretnych ludzi, którego my zwykle mamy wysoki poziom. Nie mamy z nim większego problemu też jako społeczeństwo. Innym rodzajem zaufania jest zaufanie pozycyjne. To jest takie zaufanie do określonych grup środowiskowych, a może w ten sposób, ról społecznych, zawodów, stanowisk. Więc wszystkie badania, które mówią na przykład o naszym zaufaniu do polityków, to jest właśnie taki rodzaj zaufania pozycyjnego. Możemy też mówić o zaufaniu komercyjnym do jakichś firm, produktów. To jest bardzo, bardzo mocno badane przez marketing, ale też, i to jest coraz większy, mam wrażenie, problem, z którym się musimy mierzyć obecnie, Sztompka mówi o zaufaniu technologicznym. My żyjemy w świecie, z którego, nie wiem jak państwo, ale ja coraz mniej rozumiem. To znaczy coraz mniej rozumiem, jak działają różne urządzenia, z których korzystam. Jak to się dzieje, że nie wiem, sztuczna inteligencja, bo ona jest teraz chyba tutaj najbardziej na topie, wykonuje za mnie różne polecenia i uczy się na dodatek robić to coraz lepiej. I w pewnym sensie my wszyscy musimy wykazywać pewne zachowanie, zaufanie do tej technologii i do tych, którzy te technologie tworzą. Możemy nie wiedzieć do końca, jak to się dzieje, że samolot wzbija się w powietrze, a jednak ufamy, że ktoś wiedział to na tyle dobrze, że nam ten samolot skonstruował, przygotował, a teraz go popilotuje. Więc to zaufanie technologiczne rzeczywiście zaczyna zajmować duży obszar takiego naszego zainteresowania zaufaniem w ogóle. No oczywiście mamy też zaufanie instytucjonalne do różnych złożonych organizacji, w których funkcjonujemy. Zaufanie systemowe do całego systemu społecznego, do systemu politycznego, w którym musimy funkcjonować. Więc tych poziomów zaufania jest bardzo dużo i do różnych poziomów mamy zwykle właśnie różny stopień zaufania. Bardzo różnie to z nami bywa. Tymczasem na wszystkich właściwie tych poziomach zaufanie to jest jeden z najcenniejszych, a niektórzy mówią, że najcenniejszy element kapitału społecznego. A więc jeden z najcenniejszych elementów, które decydują o tym, czy będziemy się jako społeczeństwo, jako państwo rozwijać, czy nie. Czy będziemy się rozwijać tak dynamicznie, jak jesteśmy w stanie to zrobić. A więc zaufanie jest takim budulcem, który jest konieczny i do budowania tych podstawowych relacji społecznych, no bo musimy komuś zaufać, żeby przy nim zasnąć chociażby, żeby odwrócić się do niego plecami. To takie atawizmy jeszcze z czasów pierwotnych. Ale musimy też zaufać właśnie instytucjom, ludziom, którzy organizują nasze życie na różne sposoby, a my nie mamy na to wpływu albo mamy wpływ stosunkowo niewielki. To zaufanie powoduje, że jesteśmy w stanie budować wspólne dobro, albo nie, albo tracimy te szanse. Są badania, które pokazują, że tam, w tych krajach, w których ten poziom zaufania społecznego jest wysoki, wzrasta też poczucie szczęścia obywateli. To jest bardzo silnie ze sobą skorelowane. Wzrasta poczucie satysfakcji z życia. I odwrotnie, tutaj gdzie obywatele są zadowoleni, czują się spokojni, rzeczywiście wzrasta też poziom zaufania społecznego. Z kolei, kiedy pojawia się nieufność, ona nas, i to jest bardzo niepokojące, powstrzymuje od działania. Tracimy na tym i ekonomicznie, bo rezygnujemy z różnych aktywności, które mogłyby popychać nas i nasz kraj naprzód, ale też w takim kontekście społecznym bardzo dużo tracimy, bo wycofujemy się z relacji, czujemy się zagrożeni, odsuwamy się od innych. Taka grupa, której się nie ufa, czy takie jednostki, którym się nie ufa, też na wszelki wypadek mają tendencję do powstrzymywania się od działania. Takim przykładem
który chyba dosyć dobrze obrazuje to zjawisko, jest przykład przeszczepów w naszym kraju. A to zawsze dosyć szło u nas opornie, ale gdzieś tam koło 2000 roku mieliśmy około 120 przeszczepów serca rocznie. Później był taki moment, w którym zaczęto dużo mówić o korupcji wśród lekarzy. Zaczęto mocno tę grupę zawodową kontrolować i piętnować, aż do takiego punktu kulminacyjnego w 2008 roku, kiedy został aresztowany i oskarżony profesor Garlicki, jeden z najsłynniejszych transplantologów w Polsce, i padły słowa wypowiedziane przez jednego z polityków, że już nigdy więcej nikt przez tego pana życia pozbawiony nie będzie. Jaki był efekt? Liczba przeszczepów spadła o połowę. I dlatego, że ludzie bali się zgłaszać do lekarza, więc to ten brak zaufania zadziałał w tę stronę, i czekali do ostatniej chwili, aż już nie było dla nich ratunku. I dlatego, że zmniejszyła się liczba osób, od których można było przeszczepić narządy. Dlatego, że lekarze bali się podejmować decyzje o śmierć, znaczy stwierdzać śmierć mózgu. Tak? Zajęło nam 12 lat mniej więcej, żeby wrócić do poziomu z 2000 roku. W tej chwili robimy tych przeszczepów około 180 rocznie. Jakieś 3 lata temu doszliśmy znów do 120, ta liczba rośnie, więc może będzie lepiej. Natomiast to pokazuje mechanizm, prawda? Obie strony się okopują w pewnym sensie. Jeżeli jedna nie ufa, a druga czuje, że się jej nie ufa. Pan doktor powiedział tutaj już, jak to wygląda w Polsce. Myślę, że to jest coś, na czym powinniśmy się rzeczywiście mocno skupić. Te badania, które przeprowadził Ipsos, duże badania międzynarodowe, no, były dla nas... Z jednej strony one były wstrząsem pewnym, ale z drugiej spodziewaliśmy się też, że jest źle. Dlatego, że od wielu lat badania, które również nasze ośrodki opinii społecznej przeprowadzają, pokazywały, że gdzieś tam do 20-22% to zaufanie w naszym społeczeństwie czasem dosięga, ale nie przeskakuje tego problemu, to jest, czy tego progu. To jest rzeczywiście bardzo niewiele. Kraje, które są gdzieś u szczytu tego rankingu, mają około 60-50% zaufania społecznego. W Europie to są przede wszystkim kraje skandynawskie, Dania. Tam, gdzie to też jest coś, na co wskazują socjologowie, jest dobrze rozwinięty system państwa opiekuńczego, gdzie ludzie czują się po prostu bezpiecznie. Bo to jest też ciekawa korelacja, którą podkreślają badania. Jeżeli mamy wysoki, w państwach demokratycznych, uwaga, bo w innych to działa inaczej, natomiast w państwach demokratycznych, jeżeli mamy wysoki poziom zaufania takiego międzyludzkiego, czyli na tym poziomie podstawowym, to zwykle mamy też wyższy poziom zaufania do instytucji. I odwrotnie, jeżeli nie ufamy instytucjom, to nie ufamy też ludziom, którzy w tych instytucjach pracują. I zaczynamy się okopywać gdzieś w kręgu naszych najbliższych tylko i wyłącznie. A takie zaufanie po prostu do całej reszty ludzi, którzy gdzieś z nami współegzystują, też znika. Także rzeczywiście, tak jak pan powiedział, ze zdaniem generalnie można ufać ludziom, w tym badaniu zgodziło się 16% oczywiście tych Polaków, którzy w tym badaniu brali udział. Ale też, tak jak powiedziałam wcześniej, charakterystyczną cechą Polaków jest to, że mają wysokie zaufanie do bliskich, czyli w tej sferze prywatnej, i niskie w dwóch pozostałych, czyli do instytucji i generalnie do innych ludzi. Taka jest nasza cecha narodowa. Pytanie dlaczego? Ja myślę, że będziemy dyskutować o tym dlaczego. To jest, wydaje mi się, bardzo złożona kwestia w przypadku Polski. Może tylko zasygnalizuję, jeżeli jeszcze mogę, że trend jest co najmniej europejski zasadniczo. Już badania z lat 80., 90. wskazywały na to, że obywatele tracą zaufanie do systemu prawnego, do armii, do policji, do kościoła, i ten trend cały czas się utrzymuje. Jakąś próbę odpowiedzi na to, dlaczego tak się dzieje w skali globalnej, próbował
wyprowadzić David Riesman w Samotnym tłumie, który powiedział tak, że dawniej żyliśmy w niewielkich wspólnotach. To były wspólnoty. Więzi wspólnotowe mają zupełnie inny charakter. Cieszymy się w tych wspólnotach zupełnie innym zaufaniem. Natomiast w tej chwili tego typu więzi zanikają, są zdominowane przez więzi raczej stowarzyszeniowe. Ludzie migrują, ulegają takiemu wykorzenieniu, atomizujemy się jako społeczeństwo. I tak jak Riesman powiedział, roztapiamy się gdzieś w takiej anonimowej masie pracowników, urzędników, wyborców, konsumentów, tak, różnych grup, które bywają wykorzystywane przez różne inne grupy. W związku z tym trudno też, żeby to zaufanie jakoś tutaj narastało. To jest o tyle niebezpieczne, że my jako gatunek, też wydaje mi się, nie wiem co pani profesor na to powie, pewnie mam nadzieję, że się zgodzi, potrzebujemy relacji takich bliskich. W związku z tym szukamy czasem tych zastępczych więzi. Jeżeli czujemy się właśnie wykorzenieni, w jakiś sposób wyobcowani, to będziemy szukać takich środowisk, które pozwolą nam poczuć się u siebie. Czasem to będą środowiska takie proaktywne, prospołeczne, gdzie będziemy się otwierać na ludzi, ale czasem to będą środowiska zamknięte, ksenofobiczne, takie, które będą pogłębiać podziały i zamykać się bardzo mocno wewnątrz tych własnych baniek, co może być bardzo niebezpieczne dla społeczeństwa. Jesteśmy, tak jak powiedział Ulrich Beck, społeczeństwem ryzyka już w tej chwili. Nie możemy przewidzieć, co będzie się działo za chwilę. No, doświadczamy tego w ostatnich latach bardzo intensywnie. Przetoczyła się po nas pandemia, w tej chwili mamy tuż przy naszych granicach wojnę, chociaż wydawać by się mogło, że już tak bardzo przepracowaliśmy temat wojny tutaj w Europie, że nie pozwolimy sobie na dopuszczenie do takiej sytuacji, a jednak okazuje się, że to się dzieje, że jest to bardzo realne. To też powoduje zanik zaufania społecznego. To też powoduje problemy. Jest też taki wskaźnik, który mówi o tym, że im większe są nierówności społeczne w dochodach, w dostępie do edukacji, etc., etc., do pracy, tym wyższy jest w społeczeństwie wskaźnik pesymizmu i tym niższy jest wskaźnik zaufania społecznego. Takie niskie zaufanie społeczne też, co może być destrukcyjne dla społeczeństwa, bardzo silnie koreluje z poziomem korupcji. I konia z rzędem temu, kto powie, co było pierwsze, jajko czy kura. Bo teraz to już są takie mechanizmy, które się nawzajem nakręcają. Nie ufamy, że dostaniemy pomoc tam, gdzie chcemy, więc na wszelki wypadek idziemy z łapówką. Idziemy z tą łapówką, co powoduje, jeżeli ona zostanie przyjęta, że spada w nas jeszcze bardziej ten poziom zaufania społecznego. I mamy gotowe błędne koło. Wydaje się, że teraz jesteśmy już w trochę lepszej sytuacji niż byliśmy, nie wiem, w latach 90. czy na początku lat 2000, kiedy mieliśmy też potężny, niektórzy z Państwa go pewnie pamiętają, kryzys bezrobocia i to jeszcze bardziej nakręcało procesy korupcyjne. W tej chwili jesteśmy w badaniach International Transparency na 45. miejscu na 180 badanych krajów. Zdarzało nam się już być na 70., więc wykonaliśmy spory skok, ale było też już lepiej. Byliśmy na 30. w 2015, 2016 roku. Wtedy rząd, który przejął wówczas władzę, rzeczywiście bardzo mocno postawił na walkę z korupcją, na takie eksponowanie tych procesów antykorupcyjnych i przez chwilę wyglądało to lepiej, natomiast teraz wróciliśmy właściwie do punktu wyjścia gdzieś tam z okolic 2005 roku. Także jest to, jak widać, coś, co silnie gdzieś jest w nas zakorzenione i musimy z tym intensywnie walczyć przez cały czas. W tej chwili mniej więcej co dziesiąta osoba w naszym kraju, w 2022 takie badanie się pojawiło, co dziesiąta osoba zadeklarowała, to jest dużo, proszę Państwa, że w ostatnim czasie zapłaciła jakąś łapówkę w służbie zdrowia. Co piąta zadeklarowała, że dała łapówkę policjantowi albo, co mnie wprawiło osobiście w zdumienie, jakiemuś przedstawicielowi szkolnictwa publicznego.
A więc gdzieś cały czas to w nas się tli i powoduje, że ten poziom zaufania społecznego też nie może wybić w górę. Jeszcze o jednej tylko rzeczy powiem, żeby już nie przedłużać, bo wydaje mi się, że u nas jest ona bardzo ważna. Musimy pamiętać o tle historycznym. Ronald Engelhardt, jeden z takich ważniejszych współczesnych socjologów, wskazuje na to, że generalnie wysoki poziom zaufania społecznego wykazują takie społeczeństwa, które są jakby stabilne historycznie. Tam nie ma jakichś przewrotów, zamętów, chaosu. No, chyba nie trzeba mówić, że my nie mamy takich doświadczeń. Jest to dla nas trudne. Do tego dochodzą takie historyczne zaszłości, jak duże rozwarstwienie społeczne i takie konfrontacyjne podejście do poszczególnych grup społecznych, szczególnie między klasą panów a chłopów. A w tej chwili my rehabilitujemy tą ludową historię Polski, prawda? Bardzo dużo publikacji się na ten temat pojawia i one też uświadamiają, jak potężna była przepaść, jak wielka była nienawiść pomiędzy tymi dwiema grupami. Jak bardzo my nie chcieliśmy o tym przez lata pamiętać, jak wielki mur był postawiony pomiędzy właściwie tymi dwiema Polskami. Bo tak w pewnych okresach należało o tym mówić. I jeżeli założymy, że początki takiej klasycznej pańszczyzny to jest 1520 rok, to zobaczmy, ile stuleci takiej wzajemnej nieufności i wrogości funkcjonującej gdzieś wśród obywateli naszego kraju my mamy. Jakie my mamy doświadczenia? Jak trudno jest to przeskoczyć? A przeskoczyliśmy, proszę Państwa, w czasy komunizmu, gdzie również było to niezwykle trudne i właściwie brak zaufania i do wszelkich instytucji, i do ludzi między sobą nawzajem był cechą systemową. Więc tutaj no właściwie nie było możliwości, żeby w jakiś sposób to naprawić. Komunizm łączył się z taką biernością albo z pasywnym oporem, z jakąś apatią, z niechęcią. Generalnie to była gospodarka niedoboru, więc trudno tutaj mówić o jakimś zaufaniu. Rzeczywiście żyliśmy w tych wąskich kręgach ludzi, którym mogliśmy zaufać, na których mogliśmy polegać, a całej reszcie dawaliśmy łapówki. Tak, mniej więcej w dużym uproszczeniu, ale chyba trzeba by to podsumować. Po 1989 roku znowu wpadliśmy w drapieżny kapitalizm i nagle zaczęło królować powiedzenie i silne przekonanie w bardzo wielu osobach, że pierwszy milion to trzeba ukraść. Prawda? A więc jak tu ufać? Mówi się o tym, że to był ten moment, w którym wpadliśmy w anomię, z której nie wygrzebaliśmy się do dzisiaj. Anomia, więc taki stan rozchwiania bardzo silnego, w którym ludzie nie wiedzą, czego się spodziewać po społeczeństwie, ale też jakie mają perspektywy przed samymi sobą. Pojawiło się nagle wielkie oczekiwanie, że oto wszyscy staną się milionerami, że zrobią kariery, że ten świat kapitalizmu stoi przed nami otworem i zobaczyliśmy, że niektórzy rzeczywiście w ten sposób zaczynają funkcjonować, że gromadzą bogactwa, ale co się stało z tymi ludźmi, którzy nie dotrwali, znaczy, którzy nie dali sobie rady w tej rzeczywistości, a była ich jednak ogromna grupa. Emil Durkheim, kiedy prowadził badania nad samobójstwami jeszcze przed II wojną światową, zauważył, że właśnie w takich społeczeństwach anomicznych, gdzie jest ogromny rozdźwięk pomiędzy aspiracjami rozbudzonymi często z zewnątrz obywateli, a faktycznymi ich możliwościami, tam wzrasta liczba samobójstw. Okazało się, że nawet w tych krajach, w których ludzie żyją z jakimś poczuciem beznadziei, tak, ale wszyscy mają tak samo źle, ten poziom jest o wiele mniejszy. Więc to pokazuje, w jak rozchwianej rzeczywistości myśmy żyli i z czego my wychodzimy, z czego my się wykopujemy przez te ostatnie lata. No, trzeba by tu pewnie jeszcze wiele innych wątków poruszyć, ale myślę, że to już zostawimy na dyskusję. Na tym chyba chciałabym zakończyć i przekażę mikrofon pani profesor. Szanowni Państwo, ja chyba zacznę od tego, że zgadzam się ze wszystkim, co pani doktor powiedziała. Nie będzie dyskusji. Myślę sobie, że no po pierwsze to odniosę się do tego, że rzeczywiście zajmujemy się różnymi rodzajami zaufania.
i podpisuję się rękami i nogami pod tym, że warto, żebyśmy się w ogóle zajmowali wszyscy zaufaniem z różnych perspektyw. Pani doktor mówiła o zaufaniu społecznym. Gdyby tutaj stał psycholog społeczny, to powiedziałby też o tego rodzaju zaufaniu, jak sądzę. Gdyby na przykład na moim miejscu stał profesor Bilewicz, to by opowiadał o Traumalandzie. Ja pozwolę sobie Państwu opowiedzieć, czy też przybliżyć takie dwie koncepcje z perspektywy psychologii rozwojowej i terapeutycznej. One często są wykorzystywane także w pracy z pacjentami, ale jeszcze zanim zacznę, to jeszcze zgodzę się całkowicie z tym kontekstem. Myślę sobie, że my nie możemy, proszę Państwa, w Polsce rozpatrywać kwestii zaufania w oderwaniu od kontekstu społeczno-historycznego, w jakim funkcjonowaliśmy, w jakim żyliśmy od pokoleń. Pani doktor mówiła o tej takiej troszkę odnowie i zaproszenia tych środowisk chłopskich. No gorąco Państwu polecam książkę pod tytułem Chłopki, gdzie rzeczywiście ten opis tego, jak radziły sobie kobiety i jak nie można w ogóle było mówić o żadnym rozwoju, tylko bardziej o takim toczeniu kuli życia i jak tam bardzo było mało o zaufaniu. Myślę sobie, że w ogóle te konteksty społeczne, w których funkcjonowaliśmy, w których żyliśmy, one mają ogromne znaczenie dla tego, jak my w ogóle, jak rodziny polskie też funkcjonowały w takim szerszym otoczeniu społecznym. No i już do brzegu, ja o tych rodzinach dzisiaj bardziej. Opowiem Państwu z perspektywy psychologa rozwojowego przede wszystkim o takich dwóch koncepcjach. No właściwie jak to zaufanie, tutaj mam na myśli takie zaufanie w bliskich, intymnych relacjach i tu znowu pełna zgoda. Czy proszę Państwa, my żeśmy nie zostali stworzeni do bycia w samotności. Potrzebujemy do życia, także do zdrowia psychicznego, bliskich, intymnych relacji, utrzymywania tych relacji. No i też psychologia rozwojowa nie ma absolutnie tutaj wątpliwości. My w ogóle rozwijamy się, kształtujemy się jako ludzie, budujemy swoją tożsamość w relacjach do innych. Jest bardzo dużo badań na ten temat i psychologia tutaj już nie ma żadnej wątpliwości. I o tych koncepcjach to do rana mogłabym opowiadać, ale wybrałam dwie, które jakoś są chyba najbardziej nośne i też znane w psychologii. I też nie będę jakoś starała się ich bardzo Państwu przybliżyć, tylko tak powiedzieć o tym, no jak to praktycznie tutaj na nas działa. Pierwsza z nich to jest teoria przywiązania oczywiście i John Bowlby. Kontynuatorką jego prac była Mary Ainsworth i tutaj wyodrębnione zostały takie właściwie cztery wzory przywiązania. Ale zanim je wymienię, to opowiem właściwie dlaczego tak. John Bowlby twierdzi, że my mamy taką bardzo wrodzoną jakby w garniturze genetycznym obecną skłonność i taką potrzebę niezwykłą do tworzenia silnych więzi międzyludzkich. I to już można zaobserwować u noworodków. I stąd wiemy o tym, mamy takie przekonanie psychologii rozwojowej, że skoro noworodki próbują nawiązać więź z opiekunem i mają do tego szereg rozmaitych umiejętności, mimo tego, że nie potrafią jeszcze w ogóle mówić, ale mają usta, które nie tylko służą do ssania, ale też do szukania, do cmokania. Służą także do takiego tak zwanego pierwotnego uśmiechu. I tutaj nie mam dla Państwa takiej zupełnie dobrej wiadomości, ale jak dziecko ma mniej więcej 6 miesięcy i widzimy pierwszy uśmiech, u niektórych dzieci wcześniej, ale jak u noworodka widzimy taki pierwszy uśmiech, no to my myślimy sobie, że ojej, to do mnie się uśmiecha, a to jest tak zwany uśmiech niespecyficzny i on jest właśnie takim uśmiechem o charakterze społecznym i służy temu, żeby w ogóle jakoś zachęcić tego, który tam gulga nad tym maluchem, żeby zachęcić tego dorosłego do jeszcze większego kontaktu. Więc dzieci machają rączkami, fokusują wzrok, uśmiechają się, no mają szereg takich umiejętności wrodzonych absolutnie do tego, żeby nawiązać kontakt z opiekunem. No ale nic by z tego nie wyszło, z tych rozmaitych umiejętności, z tych ogromnych starań maleńkiego dziecka, gdyby nad tym dzieckiem nie pochylił się ktoś, kogo nazywamy w psychologii takim responsywnym, wrażliwym rodzicem czy w ogóle opiekunem. I to, jak my odpowiemy na te usiłowania dziecka i czy będziemy brać dziecko na ręce wtedy, kiedy ono płacze, a jak takie maleńkie dziecko płacze, to ono najczęściej płacze albo jest głodne,
albo jest mu zimno, albo no, ma taki dyskomfort o natury fizjologicznej i należy mu czym prędzej pomóc. Małe dzieci, jeżeli płaczą, to jest ból albo właśnie głód i ten płacz jest takim sygnałem dla opiekuna, weź mnie na ręce albo w ogóle zrób coś, żeby zaspokoić moją taką bardzo pierwotną potrzebę. No i jeżeli będzie ten rodzic taki właśnie responsywny i wrażliwy, będzie odpowiadał na potrzeby małego dziecka, to jest wielka szansa, że wytworzy się u takiego dziecka tak zwana więź bezpieczna. I to jest właściwie wyposażenie na całe życie. A więź bezpieczna polega na tym, że dziecko uczy się i takie maleńkie, jeszcze takie, no jeszcze tworzy taką jakby przedrefleksyjną zupełnie, ale taką jednak zdolność rozpoznawania, że jest ktoś, komu można, proszę Państwa, zaufać właśnie. To znaczy mieć pewność, że ktoś będzie, kto odpowie na moje potrzeby, ktoś zareaguje. Wytwarza się też w małym dziecku no, takie przekonanie, które potem jest ugruntowane oczywiście w dalszych latach życia, no, że jest po drugiej stronie właśnie ten inny, który zareaguje, którego ja mogę zaufać. No i to zdaniem badaczy zabierane jest w ogóle na okres dorastania, potem wczesnej dorosłości i jesteśmy jakby wyposażani tym na całe życie. Oczywiście też jest trochę badań, które pokazuje, że w dobrej relacji w okresie dorosłości, jeżeli człowiek w relacji z opiekunem, małe dziecko w relacji z opiekunem wytworzy tak zwaną więź pozabezpieczną, no to jest taka szansa, żeby w dobrej relacji partnerskiej w okresie dorosłości to zostało troszeczkę zmodyfikowane, ale no też jest sporo badaczy, którzy mówi, że bez terapii to nie jest do końca możliwe. I ja się troszeczkę odniosę do tego, co to znaczy właściwie ten bezpieczny styl przywiązania w takim przełożeniu bardzo praktycznym. No i tutaj, żeby to bezpieczne przywiązanie mogło mieć miejsce, to jest potrzebne, są takie zachowania głównego opiekuna. Tutaj najczęściej mówimy o matkach, ale niekoniecznie. Niektórzy też mówią o tym, że w tej chwili, jeżeli partnerzy stosują taki sposób opiekowania się dzieckiem, że są zamiennie jakby wobec dziecka, no to tutaj może być troszkę inaczej. Czyli te stare tendencje, tak stare teorie mówiły, że to matka jest tym głównym opiekunem. Ja od pewnego czasu, drodzy panowie, jestem wielkim fanem ojców. To znaczy to, i w jaki sposób panowie teraz zaczynają inaczej realizować model ojcostwa, albo też jak wchodzą inni ojcowie, też starsi oczywiście, w to zaangażowanie do opieki nad dzieckiem, no ma ogromne znaczenie. No ale tak jakbym mogła wymienić zachowania głównego opiekuna, to tutaj w stylu bezpiecznym no przede wszystkim mówimy o takiej dostępności fizycznej i psychicznej. I to nie jest fizyczna lub psychiczna. Fizyczna to oznacza, że rzeczywiście rodzic jest bezpośrednio przy dziecku i jest dostępny właściwie na zawołanie w tym okresie takim noworodkowym i niemowlęcym. Później to stawianie granic, ale to już zupełnie jest inna sprawa. Natomiast taka też dostępność psychiczna, polegająca też na pewnej umiejętności rozumienia tego, co jest po stronie dziecka, czyli takiego, powiedziałabym, wrażliwości na to, o co temu dziecku chodzi, próby zrozumienia, o co jemu chodzi, ale też postrzegania perspektywy, tak zwanej perspektywy dziecka, czyli rodzic dostępny będzie psychicznie wtedy dla dziecka, jeżeli będzie próbował zrozumieć, co tam po tamtej stronie się dzieje, albo będzie potrafił w pewnym momencie pomyśleć sobie, dobrze, to jakby po mojemu dorosłemu to jest takie, ale jak myślę sobie i przywołuję perspektywę dziecka, to z jego perspektywy to samo może być zupełnie czymś innym. Tak? Czyli na przykład jak, nie wiem, państwu się złamie ołówek, to mówicie, dobra, wyrzucam do kosza. Czasami dziecku się złamie ołówek i to jest rozpacz absolutna. I zanim zanegujemy, że przecież można kupić 10 innych ołówków, no to warto sprawdzić, a w ogóle się o co chodzi. Nagle może się okazać, że to jest ukochany ołówek, który dziecko dostało od babci i że to jest wyjątkowy ołówek i jego złamanie jest absolutnie końcem świata dla takiego małego dziecka. To są oczywiście no, takie banalne przykłady, a myślę sobie, że
przywoływanie perspektywy dziecka, czy w ogóle takie decentrowanie się i stawanie po stronie tych butów dziecięcych, no jest w wielu sytuacjach bardziej skomplikowane. I ostatnia rzecz, o której w tym bezpiecznym przywiązaniu warto powiedzieć, to pewnego rodzaju stałość i spójność reakcji na sygnały od dziecka. Czyli przy czym ja nie mówię tutaj o tak zwanym froncie rodzicielskim. To proszę Państwa, można sobie w bajki włożyć już, to już wiemy na pewno. Od czego innego jest mama, od czego innego jest tata. Mama jest taką raczej, przynajmniej w takim tradycyjnym ujęciu, mama jest raczej od takiego ciepła, reagowania, troski, poczucia bezpieczeństwa. Mama jest bezpieczną bazą, to już za Winnicottem dawno, dawno mówimy. Natomiast tata jest bardziej od takiego pobudzania aktywności dziecka, od stwarzania mu też takich szans na eksplorację. I tutaj badania psychologii narracyjnej bardzo ładnie to pokazują. Jak na przykład badaliśmy rodziny, jak to najkrócej powiedzieć, zastanawiam się teraz, badaliśmy rodziny różniące się poziomem spójności, tak ogólnie rzecz biorąc. I te rodziny w ogóle nie różniły się charakterystyką opisu matek, natomiast im wyższy poziom spójności rodziny, tym charakterystyki ojców były bogatsze, złożone poznawczo i takie bardziej ewaluacyjnie nasycone pozytywnie. I jak sobie wchodziliśmy w analizę tych narracji tak głębiej, to się okazywało, że rzeczywiście, no trochę może upraszczając, ale mama to jest mama. Natomiast tata, jak stawia rozmaite warunki, ustala zasady i reguły w rodzinie, ale też ma większą odwagę pozwalania często dziecku na eksplorowanie świata, to bierze olbrzymi udział w jego rozwoju. Więc jakby tutaj to jest ad vocem tego wspólnego frontu rodzicielskiego, co to w ogóle nieprawdziwe jest, ale kiedyś obecne w psychologii. Natomiast wracając, jak mówię, stałość i spójność reakcji na sygnały dziecka, to chodzi tutaj o to, żeby w ogóle i mama, i tata byli pewnymi stałymi figurami przywiązania. Czyli żeby dziecko, no właśnie, miało taką podstawową ufność do tego, że niezależnie od sytuacji, jak będzie pełne lęku albo będzie coś się działo, to może przybiec i dostanie wsparcie i opiekę. Albo jeżeli, no nie wiem, będzie potrzebowało takiej obrony, no to ojciec stanie przy nim murem na przykład, tak? Żeby to była takie przekonanie, taka ufność. A jakie są konsekwencje dla dalszego funkcjonowania człowieka z bezpiecznym stylem przywiązania? Otóż po pierwsze, myślę, że no po pierwsze to w ogóle chyba powinnam powiedzieć, zastanawiam się, jak skrócić opowieść o Bowlbym i Ainsworth, ale pewnie powinnam Państwu powiedzieć to, że ten ufny styl przywiązania przekształca się, czy też mamy takie dowody na to w badaniach, że on się przekształca na pewnego rodzaju procedury poznawcze, dzięki którym zyskujemy w dzieciństwie pewien schemat w ogóle funkcjonowania w relacjach bliskich, intymnych. Więc upraszczając, dziecko, które ma bezpieczny styl przywiązania, ma taką ufną więź, jest wielkie prawdopodobieństwo i raczej na pewno będzie wchodził z innymi bliskimi osobami w takie same relacje. Będzie bazowo obdarzał ludzi zaufaniem. No i to ma, ja dlatego tyle o tych noworodkach i niemowlętach, bo to ma oczywiście prymarne znaczenie dla naszego funkcjonowania potem w ogóle. Tak, czyli jeżeli dziecko miało taką możliwość tworzenia bezpiecznej, ufnej więzi, to będzie potem miało takie procedury poznawcze, takie mówimy też robocze modele operacyjne, dzięki którym będzie w stanie wchodzić w relacje potem z dorosłymi w takim bezpieczeństwie wzajemnym. Jeżeli ja ufam mamie, tacie, to zakładam potem roboczo, to jest pewien taki nieświadomy schemat, potem wkraczam z zaufaniem w relacje w dorosłości. To decyduje zarówno o umiejętności nawiązywania bliskich relacji, ale także podtrzymywania ich w dłuższej perspektywie. No i tu się my zastanawiamy, co takiego się dzieje, że w tej chwili wprawdzie młodzi ludzie wchodzą często w rozmaite relacje, ale dość często nie często, tylko szybko je porzucają. Że jakby nie są gotowi
a przynajmniej tak badania pokazują, tworzyć takich długofalowych, długotrwałych relacji. To oczywiście jest na pewno dużo bardziej złożone niż tylko w odwołaniu się do bezpiecznego stylu przywiązania, ale tutaj też obserwujemy taką prawidłowość. Dalej, jakbym chciała mówić o konsekwencjach, to no, towarzyszy dzieciom i ludziom z bezpiecznym stylem przywiązania takie głębokie przekonanie, że ci inni mają pozytywne intencje. I to jest bazowe założenie. I tutaj pani doktor też mówiła o tym, że czasami też różnicujemy, że w tych relacjach bliskich my mamy zaufanie, ale w tych relacjach z innymi dalej nie mamy zaufania. I tutaj ja bym się zastanawiała, no właśnie o jakim zaufaniu my mówimy, tak, bo to zaufanie do osoby bliskiej, do rodziny, do członka rodziny, do partnera, partnerki, to jest troszkę inny poziom zaufania. A ponadto idzie też ten poziom zaufania społecznego i jakoś tak już naprawdę prymitywizując, mogłabym powiedzieć, no, że możemy mieć olbrzymie zaufanie do bliskich osób i nie mieć w ogóle zaufania do polityków. I to są w ogóle inne rodzaje zaufania. Stąd myślę sobie, że takie spotkanie wokół zaufania z zaproszeniem różnych osób i różnych perspektyw też naukowych jest niezwykle istotne. Także takiej perspektywy filozoficznej, etycznej, no, rozmaitej. I druga teoria, do której chciałabym nawiązać, to jest teoria psychospołecznego rozwoju Erika Eriksona. I on z kolei mówił o tym, że są takie, że rozwój człowieka jest, składa się z rozmaitych stadiów. A nie będę o nich wszystkich opowiadać. Odwołam, jest ich 8. Odwołam się do pierwszego z nich, gdzie to jest też bardzo bliskie myśleniu, jeśli chodzi o więzi, o przywiązanie, wzory przywiązania. Ponieważ na tym początkowym etapie życia Erikson mówi, w tej pierwszej erze, jak on to mówi, wykształca się, znaczy jakby człowiek, mały człowiek, ale nadal człowiek, albo przede wszystkim człowiek, tylko że mały, zaczyna rozwiązywać, czy też no jest w konfrontacji z takim konfliktem rozwojowym, ufność versus nieufność. I tam się też pomiędzy rodzicami a dzieckiem dzieją te wszystkie relacje, interakcje, o których już Państwu mówiłam. I Erikson powiedział tak, że właściwie pierwszym komponentem zdrowej osobowości, takiej pozwalającej na ufne bycie w świecie, w którym w ogóle funkcjonujemy, jest poczucie tak zwanej podstawowej ufności, czyli w ogóle takiej bazowej, często zupełnie nieświadomej, proszę Państwa, takiego nieświadomego wzorca, w którym wchodzimy albo właśnie nie potrafimy wejść w kontakt z innymi ludźmi i którego kształtowanie właśnie przypada na ten najwcześniejszy etap rozwoju od okresu prenatalnego. Takie są też dowody na to przez cały okres niemowlęctwa. Ja się tutaj odwołam też do cytatu pana profesora Lecha Witkowskiego, cytatu z pana profesora Lecha Witkowskiego, który mawiał, że poczucie tej podstawowej ufności jest przenikającym jednostkę nastawieniem do siebie i do świata, wywodzącym się z doświadczeń pierwszych lat życia. I ufność ta oznacza zdolność zaufania i ufania innym, a także towarzyszy temu wtedy takie podstawowe poczucie, że można ufać także sobie. Tak? Czyli zobaczcie Państwo, to na wielu poziomach może kształtować też osobowość, tożsamość człowieka. No i pomyślne rozwiązanie takiego kryzysu rozwojowego, jakim mówi Erikson, oznacza, że rzeczywiście człowiek wchodzi z pewną gotowością nawiązywania bliskich relacji, więc pewnie słyszycie, że to też jest bliskie tej teorii przywiązania. Natomiast tutaj Erikson mówi też coś takiego, że my właściwie oscylujemy, jak już rozwiążemy ten kryzys pierwszy, ufność, nieufność, to wcale to nie oznacza, i on to też bardzo podkreśla, że to jest taka kwestia wchodzenia z bezgranicznym zaufaniem do wszystkich i do wszystkiego, także do siebie. Erikson mówi, że właściwie powinniśmy rozumieć to oscylowanie
pomiędzy ufnością i nieufnością jako pewnego rodzaju kontinuum, na którym my się poruszamy, i że zdrowe też jest bardzo to, żeby doświadczać pewnego rodzaju nieufności. Bo to, że my jesteśmy ufni do świata, bo być może też to będzie przedmiotem naszej debaty tutaj, ufność tak, no ale takie bezgraniczne zaufanie to też nie jest funkcjonalne i zdrowy człowiek potrafi rozpoznać, kiedy może zaufać drugiemu człowiekowi, a kiedy ta ufność musi być też w jakiś sposób ograniczona. Czyli powiedziałabym jeszcze inaczej, że pewna doza nieufności no jest w życiu nieuchronna, a nawet jak twierdzi Erikson, jest absolutnie warunkiem dalszego pomyślnego rozwoju. No i tutaj też tak zacytuję panią profesor Barbarę Newman i Filipa Newmana. I oni mówią tak, dla funkcjonowania człowieka w świecie niekorzystne jest także bezgraniczne zaufanie wobec wszystkich i w każdej sytuacji. I bardzo ważne jest, żeby jednostka doświadczyła także negatywnego bieguna każdego z tych kryzysów, ponieważ może to wzmocnić jej wysiłki w konfrontowaniu się z trudnościami i w rozwiązywaniu kryzysów w przyszłości, skutkują wzmocnieniem rozmaitych sił adaptacyjnych, jakie mamy jako ludzie. Natomiast Erikson też wskazuje, że no jakby ta słabość pierwszego okresu, jeżeli nie ma takiej możliwości, żeby dziecko doświadczyło pełnego zaufania takiej relacji z rodzicami, będzie leżała cieniem na tych relacjach późniejszych. Trudno będzie zaufać innym. Natomiast nie mogę się też odnieść do takich współczesnych badań, które też pokazują. Kiedyś myśleliśmy o tym, że to jest bardzo deterministyczne, że to jak już minie ta pierwsza era rozwoju, to już koniec, pozamiatane. Ale sporo badań pokazuje i też mamy tutaj, w sukurs nam przychodzi psychoterapia, bądź też po prostu dobre relacje z innymi ludźmi. I mamy też takie dowody na to, takie badania, które pokazują, że jest taka możliwość, że człowiek, który ma takie doświadczenie tworzenia pozabezpiecznego stylu przywiązania, w życiu dorosłym, kiedy ma już takie poznawcze narzędzia, żeby to jakoś nazwać, żeby to jakoś opowiedzieć i ułożyć sobie albo w opowieści, w rozmowie, w dialogu z innym człowiekiem, któremu może zaufać i który stworzy z nim taką pełną cierpliwości i wyrozumiałości relację, może jakby zmienić ten styl przywiązania. Czyli kiedyś myśleliśmy, że to nie jest możliwe i to myślenie było takie bardzo deterministyczne, teraz już to widzimy inaczej. No i pojawiają się takie różne, takie rozmaite formy terapii, na przykład jeśli Państwa to zainteresuje, to odsyłam do znakomitej książki pana doktora Szymona Chrząstowskiego, Narracyjna terapia więzi. Mamy bardzo dużo takich dowodów związanych no właśnie tutaj z badaniami z psychologii narracyjnej, że jeżeli będziemy układać sobie tą swoją historię życia i zyskamy czy to w osobie terapeuty, czy w osobie przyjaciela, czy po prostu drugiego człowieka, którego spotkamy w życiu na swojej drodze, jeżeli będziemy mogli opowiedzieć taką pełną zaufania historię i będziemy po drugiej stronie mieć, właściwie to jest taka instytucja uważnego słuchacza, to tak trzeba o tym powiedzieć. Jeżeli po drugiej stronie znajdzie się człowiek, który potrafi nas wysłuchać w uważności, który potrafi nas przyjąć i zaakceptować, no tak trochę bezwarunkowo, a po prostu wysłuchać tej historii, to mamy taką szansę przebudować w ogóle to rozumienie siebie i uzyskać wtedy to tak zwane zaufanie, czymkolwiek ono jest. I mam nadzieję, że będziemy sobie tutaj o tym rozprawiać. Czyli no, jakby mam taką już podsumowując, taką myśl, że z perspektywy psychologa rozwojowego i terapeuty mam głębokie przekonanie, że te pierwsze lata życia dziecka, one są w ogóle absolutnie podstawowe dla zbudowania ufności i zaufania, takiej podstawy zaufania, ale też mam taką nadzieję, że jest też sporo takich możliwości po drodze, żeby to zaufanie w jakiś sposób odbudować. Ostatnia rzecz, bo tak pomyślałam sobie, że to może też tak jednostronnie zabrzmieć.
Jak się z kolei analizuje narracje osób w podeszłym wieku, w tak zwanym okresie późnej dorosłości? To jest taka hipoteza, teoria niejakiego pana Loramza, który twierdzi, że tak zwana teoria aintegracji. I on twierdzi, że osoby, które doświadczyły no właśnie traumy wojny i okupacji, albo w post takich latach komunistycznych, po wojnie, doświadczyły rozmaitych represji, to jest też taka koncepcja, która pokazuje, że nie wszystkie doświadczenia życiowe musimy zintegrować, żeby odbudować sobie ufność. I to jest absolutnie fascynujące. I teraz pytanie, co takiego mamy jako ludzie w sobie, ale też co właściwie jest pomiędzy nami, tak? Bo tuż wracając do początku, mamy takie głębokie przekonanie, że my się rozwijamy i kształtujemy się w relacjach z innymi ludźmi. I to jest niezwykły potencjał na zmianę i na takie pójście ku zdrowiu psychicznemu. W relacjach właśnie, w dobrych relacjach. Ja dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję Panią za wspaniałe wprowadzenie. No, tematów jest tyle, wątków jest tak dużo. Ja jakoś lubię od jakichś, zauważyłem, osobistych zacząć. Ostatnio też mówiłem o swoich doświadczeniach z córką i teraz też przypomniałem sobie wątek, kiedy żona wyszła, ja zostawiłem, wyszedłem z pokoju, zostawiłem dzieci z jakąś szufladą z otwartymi nożami i tak dalej. Tak żona mnie się rzucają mogłem, coś ja w ogóle nie wiedziałem, że coś się stanie. Teraz dzięki Pani wiem, że to no, przedstawiłem swoim dzieciom pewną możliwość rozwojową dotknięcia czegoś ostrego, znalezienia, dotknięcia noża. Mój kolega, potem też z nim rozmawiałem, dzieląc się swoim zdziwieniem, dlaczego mnie spotkały takie reprymendy. On mówi, że no ja też kiedyś właśnie wyszedłem z samochodu i zapomniałem zabrać córkę. Ona tam pół godziny spędziła i żona mówi, no traumę będzie miała całe życie, nieodwracalne szkody i tak dalej. No póki co mają dobrą relację, córka to wspomina jako taką ciężką przygodę, ale no doznała pewnych trudności. No nie wiedziała, jak się wydostać z tego samochodu. No było to coś niezwykłego, ale chyba nie straciła, wydaje mi się, więzi z tatą, więc zgadzam się z tym, że ojcowie inaczej wychowują. Co do... A mogę? Tak, proszę bardzo. To jest właśnie, proszę Państwa, tak jak czasami wykorzystuje się to, co psycholog mówi. Natomiast tak, rzeczywiście... No, w tej eksploracji, panie doktorze, są pewne granice bezpieczeństwa. O, właśnie tu ja mam zaufanie do dzieci, uważam, że nie mogą sobie krzywdy zrobić, prawda? Włożą rękę do gazu, no to skważą się i zabiorą, ale nic im się nie stanie na dłuższą metę. Poddaje się. Dobrze, więc wracajmy do tematu. Spróbowałem znaleźć taki wspólny wątek, który byłby ciekawy chyba dla nas wszystkich, dla mnie też. I chciałbym zacząć od takiego tematu zaufania do samego siebie, bo to się jakoś przewijało w Pani wypowiedzi. Co to znaczy zaufanie do samego siebie? Jak Panie to rozumieją? Czy jak to się bada? Jak można o tym mówić? Czy to się buduje tylko i wyłącznie w dzieciństwie? Czy to jest jakiś długi proces? Ale czy też, no i tu uśmiechałby się Wojtyła i personaliści, czy to jest też jakaś decyzja i wybór, który my podejmujemy odnośnie samego siebie, że no uznaliśmy, że na tyle się znamy, że wiemy, kim jesteśmy, mamy do siebie zaufanie, do tego, czego pragniemy w życiu, jakich relacji szukamy, kim jesteśmy i jak gdyby zaczynamy ufać sobie, jesteśmy tak ustabilizowani, więc czy jest to proces, czy jednak jest potrzebny moment decyzji i jak właśnie myśleć o sobie w tym kontekście zaufania do samego siebie? Prosiłbym o... To jest bardzo złożony temat oczywiście, bo ja powiedziałam właściwie o takim początku zaufania do siebie, czyli ta koncepcja przywiązania no, daje nam taki materiał do takiego rozumienia, czym może być taka bazowa ufność do ludzi, do świata, ale także do samego siebie. Natomiast Pan mówi też o takiej kontynuacji i zadaje Pan pytanie, no takie bazowe pytanie tożsamościowe, które mam nadzieję, że my wszyscy sobie zadajemy na różnych etapach życia. Kim jestem? Niektórzy mówią i dokąd zmierzam. Jeszcze niektórzy mówią i po co. Kim jestem i dokąd zmierzam? No i tutaj
My sobie, to jest proces, odpowiadając krótko na pytanie, to jest na pewno zawsze proces i tutaj jeśli mówimy o koncepcji przywiązania, no to tworzy się taka przedrefleksyjna trochę koncepcja siebie i często widzimy, obserwujemy, jak małe dzieci bardzo ufają w swoje możliwości, czasami no jakby nie czując też konsekwencji i nie wiedząc o tym, jakie mogą być konsekwencje i dlatego tu jest potrzebny dorosły. To pan doktor powiedział. Natomiast później, jak mniej więcej koło 16 roku życia człowiek zyskuje taką umiejętność tworzenia no, takiego poznawczego przepracowania tych treści, takich tożsamościowych właśnie. I to jest właśnie ten kryzys okresu dorastania, gdzie nastolatki podejmują rozmaite eksploracje. Mówiąc krótko, zastanawiając się no właśnie kim ja jestem i tu badacze mówią, że to jest taka faza tożsamości rozproszonej, że tutaj podejmowane są rozmaite decyzje, one nie są jeszcze do końca przemyślane, ale te eksploracje są potrzebne po to, żeby w ogóle człowiek w swoim życiu podotykał rozmaitych rozwiązań. No a potem jest taki etap podejmowania decyzji, podejmowania różnych zobowiązań. I mówi się o tym, że często wtedy ta tożsamość przechodzi do tożsamości albo takiej lustrzanej, jak niektórzy mówią, czyli takiej przejętej od znaczących innych, albo przechodzą do tożsamości, jak nie podoba im się to, co ci bliscy inni, no to przechodzą ludzie do tak zwanego moratorium, czyli takiego bardziej świadomego już poszukiwania. I wtedy często przeskakuje się też do takiego etapu, o którym badacze mówią, że to już jest tożsamość osiągnięta. Czyli już jakby w pewnym momencie rozwojowym w życiu mniej więcej, przy czym to jest tylko model, a ludzie mają bardzo różnie, ale mówi się o tym, że mniej więcej nawet około 30 roku życia człowiek ma takie poczucie, dobrze, ja już wiem kim jestem i dokąd zmierzam, ale życie się toczy. A my się rozwijamy, proszę Państwa, naprawdę do końca dni swoich i przychodzą różne momenty w życiu, gdzie zaczynamy w ogóle podważać to, co żeśmy osiągnęli w pewnym momencie. I to nie tylko jest kryzys wieku średniego, tak? Tylko to też czasami na innych etapach życia znowu zatrzymujemy się i się zastanawiamy w ogóle, jakim cudem ja dotarłem do tego miejsca w życiu i w ogóle o co mi chodzi. I znowu zadajemy sobie takie pytanie, kim jestem i dokąd zmierzam? I jeżeli mam ufność, bo to jest pytanie podstawowe u pana teraz doktora, tak, że jakby jeżeli ufam sobie, że ja to pytanie zadaję z bardzo ważnego egzystencjalnego powodu, bo na przykład dociera do mnie, że w ogóle mi się nie podoba to, co robię w życiu, nie chcę w taki sposób się zachowywać. I jeśli ufam sobie, no to posłucham siebie, będę trochę bardziej przy sobie w tym miejscu w życiu, jak to terapeutycznie czasem mówimy, i ja się zastanowię właściwie co dalej. I czasami, i to są te zmiany, jak Państwo być może obserwujecie, czy u siebie, czy u innych ludzi, jeżeli w pewnym momencie się zatrzymujemy, no i podejmujemy decyzję o takich poważnych zmianach, i człowiek, który ufa sobie, paradoksalnie nie będzie się opierał o opinie innych, tylko zostanie sam ze sobą i sprawdzi, co ja, cierpka, chcę w tym momencie w życiu robić, a czego nie chcę, niezależnie od tego, co mi mówią inni ludzie i co oni mi podpowiadają, co będzie lepsze dla mnie. Przy czym znowu, precyzując, nie mam na myśli takiego narcystycznego skupienia się na tym, że ja tu jestem w ogóle i na pewno... To chodzi o słuchanie też opinii innych ludzi. To chodzi też na przykład o czerpanie z takiego dialogu ze starszymi osobami, bo no, jakby żyjemy też w takich czasach, gdzie pani tutaj doktor mówiła też o zaufaniu do technologii, gdzie paradoksalnie my już kompletnie nie wyrabiamy w tym zaufaniu do technologii, a młodzi ludzie tak. Natomiast to też sprawiło, że młodzi ludzie, to jest całym szacunkiem dla Państwa, jakby ja nie wiem, tak, ale bardzo często obserwujemy takie zjawisko, jak bardzo młodsze pokolenia przestały czerpać z doświadczenia życiowego starszych. A to doświadczenie starszych to nie jest wiedza taka o technologii, wiedza naukowa, to jest mądrość życiowa. I myśmy to całkowicie zaprzepaścili jako społeczeństwa.
Więc jakby mi nie chodzi też o to, żeby w ogóle nie słuchać innych, tylko żeby słuchając innych też zaufać sobie, że ja mądrze wobec siebie wybiorę. I to jest na pewno proces i on trwa absolutnie do końca życia. Jeśli mogę jeszcze tylko dwa zdania dosłownie dorzucić. Cały czas mi dźwięczała w głowie Szymborska, kiedy słuchała pani profesor i te jej słowa, że tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. A więc my naprawdę jesteśmy cały czas gdzieś w procesie takim autorefleksyjnym, poddawaniu się oglądowi społecznemu, bo jesteśmy tymi istotami społecznymi. I teraz pewnie chodzi o to, żeby wypracować sobie, znowu gdzieś do Rismana się odwołam, ale tą wewnątrz sterowność, takie poczucie, że my sami jesteśmy na tyle stabilni i właśnie pewni siebie, że możemy podejmować decyzje, że nie zależymy w całości i to, co robimy, od tego, jak widzi nas społeczeństwo. To zaufanie do siebie daje nam odwagę do robienia czasem rzeczy mniej popularnych, ale stąd się bierze zmiana. Bez zmiany tkwimy w jakiejś stagnacji, a ostatecznie no, gdzieś się cofamy, tak? Bo świat idzie naprzód. Tej odwagi my nie znajdziemy w oczach innych, w samym takim właśnie odzwierciedlaniu tego, gdzie się możemy przejrzeć jak w lustrze, ale musimy ją znaleźć w sobie. I ten balans jest chyba tutaj absolutnie kluczowy. Dziękuję. Jeszcze na początku pani doktor powiedziała o takiej pewnej dychotomii, która chodzi w badaniach. I pani profesor będzie też to widzę, mianowicie chodzi o to, że my jako Polacy, nie wiem, czy może też nie tylko Polacy, no przede wszystkim tak głęboko i bezgranicznie ufamy raczej bliskim, rodzinie przede wszystkim. Dalszym nie. Nie wiemy dlaczego. Wspomniała pani też, że ten poziom wyższego zaufania jest często spotykany w grupach, które są skupione wokół jakiejś wartości, czyli w grupach religijnych. I teraz mam pytanie, czemu właśnie w takich grupach skupionych na takich głębszych wartościach to zaufanie nie przenosi się na szerszą grupę, tylko te grupy wykazują nadal zaufanie do swoich członków. Dla mnie jest to takie niezrozumiałe po prostu, no bo jeżeli jesteśmy oparci na wartościach, nie wiem, jakichś chrześcijańskich, ewangelicznych, czy uniwersalnych, ludzkich, humanistycznych, no to siłą rzeczy, no istotą tego jest otwarcie się na innego, dostrzeżenie w nim takiego człowieka jak my. A skąd ta skłonność do zwracania się ku sobie? I czy można z tego wyjść, jak gdyby, czy są jakieś przykłady, że takie grupy wychodzą z tego, czy to jest niemożliwe? Pewnie to jest możliwe, natomiast to wymaga sporego wysiłku od członków takiej grupy. Tego typu grupy, one działają na bazie więzi wspólnotowych. Jeżeli sobie sięgniemy jeszcze do Tenisa, później do Kuleja i do kilku innych socjologów, którzy zajmowali się więziami społecznymi, to oni zawsze podkreślali, że mamy takie dwa bazowe typy więzi, wspólnotowe i stowarzyszeniowe. I te takie pierwotne więzi społeczne, więzi wspólnotowe, to są przede wszystkim więzi rodzinne, sąsiedzkie i więzi, które oni czasem określali jako więzi przyjaźni, takie więzi relacyjne, które nawiązujemy z ludźmi, którzy właśnie przestrzegają tych samych norm, wyznają te same wartości i są blisko nas generalnie. Myśmy żyli w społecznościach wspólnotowych przez długie, długie stulecia naszej cywilizacji, a nawet tysiąclecia. I to mamy dobrze przepracowane. Te więzi wspólnotowe mają to do siebie, że one są bardzo mocno oparte na emocjach, na przywiązaniu, na tym, że ludzie znają się nawzajem, widzą się, wiedzą coś więcej o sobie i generalnie są ze sobą. Tak? To jest wspólnota. To jest coś więcej niż bycie w tej samej przestrzeni. To powoduje, że w takich wspólnotach łatwiej właśnie oddać coś od siebie innym, z czegoś zrezygnować, poświęcić coś, bo te więzi są bardzo silnie oparte na emocjach. Natomiast w takim społeczeństwie, w którym my żyjemy teraz, przede wszystkim te więzi wspólnotowe, one już nawet zobaczmy, że gdzieś w takim środowisku sąsiedzkim, w mieście przynajmniej, one się rozplatają.
Możemy żyć w bloku w tej samej klatce i znać się tylko na dzień dobry, albo nawet w ogóle się nie znać. Tak? A jeszcze jeżeli ktoś ma tego pecha, że kupi sobie mieszkanie w takim bloku, w którym głównie jakieś Airbnb się odbywa, to będzie miał co tydzień innych sąsiadów. Więc te więzi sąsiedzkie gdzieś się rozplatają w dużym stopniu. Zostają nam te więzi rodzinne jako taka wyspa rzeczywiście, która zapewnia nam takie bazowe poczucie bezpieczeństwa. Być może też dlatego my się tak mocno łapiemy tych więzi rodzinnych, bo my potrzebujemy takich silnych więzi, my potrzebujemy być we wspólnotach. I dlatego też czasem szukamy tych wspólnot gdzieś dalej. To mogą być wspólnoty wyznaniowe, to mogą być wspólnoty, nie wiem, jakichś aktywistów, którzy właśnie również emocjonalnie i budując na pewnej idei swoje działanie, będą współpracować. Natomiast te pozostałe więzi to są więzi stowarzyszeniowe. One mają charakter tymczasowy. One się pojawiają po to, żeby załatwić jakiś problem, żeby coś zrobić. To nie są te głębokie więzi, które spowodują, że my pójdziemy za kimś w ogień. One zostawiają w nas pewną taką pustkę emocjonalną. Oczywiście gdzieś w tych więziach stowarzyszeniowych my szukamy też tych więzi przyjaźni. Jak pracujemy z jakąś grupą ludzi, to my zwykle sobie tam znajdujemy przyjaciół, prawda? A więc mamy taką bardzo silną potrzebę. Natomiast te więzi wspólnotowe i z takimi właśnie mamy do czynienia tutaj, gdzie pojawia się też taka jedność myśli pewnej, one są zdecydowanie silniejsze i one są przez nas preferowane. My łatwo w takie więzi wchodzimy. One bywają niebezpieczne. Tu wystarczy sięgnąć chociażby do przykładu sekt, tak? Gdzie to zaufanie jest właściwie często bezgraniczne. Znamy takie przypadki różnych sekt wyznaniowych, gdzie guru doprowadzał do śmierci samobójczej członków sekty. Tak? Takie sytuacje, gdzie rodzice zabijali swoje dzieci w przekonaniu, w tym wielkim zaufaniu, że oddają je do tego lepszego świata. A więc te więzi potrafią być bardzo mocne. Co nas tutaj może wspomagać? No myślę, że tu jakieś odpowiedzi też pewnie ta myśl Jana Pawła II nam może udzielić albo pomóc nam znaleźć. Właśnie takie ekumeniczne otwarcie, taka gotowość spojrzenia na innego, bo te bardzo silnie zintegrowane wewnątrz społeczności zwykle się właśnie okopują. One nie ufają innym. Jeżeli jeszcze są prowadzone w taki sposób, tak, bo tutaj ta osoba przywódcy jest bardzo silna. Jeżeli one są prowadzone w taki sposób, że przywódca mówi nie ufajcie innym, oni chcą nas zniszczyć, to do niczego dobrego to nie doprowadzi. Jeżeli natomiast jest silny przywódca duchowy, który mówi inni są naszymi braćmi, rozmawiajmy z nimi, otwórzmy się na nich, pokażmy się im, może będą mieli ochotę do nas dołączyć, ale może nie. Dajmy im tę możliwość, bo to też jest bardzo ważne. Jeżeli mamy takie podejście, że my właśnie mamy rację, a wszyscy inni się mylą, to tutaj nie ma przestrzeni na dialog. Tu jest chęć zagarniania. Jeżeli ktoś się z nami nie zgadza, to go odsuwamy. Tak? Więc tutaj takie otwarcie nie nastąpi. Natomiast jeżeli mamy właśnie takiego przywódcę, który otwiera nas na innych, to może się to wydarzyć. Znowu, jeśli dwa zdania można, bo jak pani doktor mówi, właśnie to ekumeniczne otwarcie, to przychodzi mi do głowy, że można też zaprosić psychologię społeczną z takim różnicowaniem my, wy, oni i całą tą koncepcję stereotypów społecznych, jakie budujemy sobie na tej bazie. Ta koncepcja my, wy, oni oznacza, że my mamy bardzo silne tendencje do postrzegania własnej grupy odniesienia jako tej jedynej słusznej, dobrej i realizującej konieczne te wartości i mamy taką skłonność do mówienia o tym, dobrze, to my jesteśmy tutaj najlepsi, my, no a wy to już w ogóle nie, a już oni to już najmniej. No i tutaj jeżeli, ponieważ mamy taką tendencję, taką skłonność do budowania sobie w głowie takiego opisu my, wy, oni, no to też zaraz mamy, do tego się dokleja taka nasza skłonność do stereotypizowania tych grup innych, odmiennych i do budowania sobie w głowie zupełnie nieprawdziwych opisów, ze szczątkowych nawet informacji.
I badania pokazują, że to na przykład w ogóle nie działa, że my będziemy te grupy opisywać, te inne grupy opisywać i przekonywać, że one są całkiem dobre, że tam są fajni ludzie, że to kompletnie nie działa. Taki opis, takie dotarcie przez opis. Dociera doświadczenie, czyli na przykład, no nie wiem, zapraszanie tych innych grup na wspólne spotkania i rozmowa wokół czegoś, wokół jakiegoś problemu. W przypadku grup mniejszościowych fantastycznie działa wspólne gotowanie. Tak jak się spotykają grupy mniejszościowe i zapraszamy wszystkich do takiego wspólnego gotowania i też okazuje się, że nawet jeżeli jest bariera językowa, to wszystko jedno, pierogi się lepi tak samo i można różne rzeczy robić jakby na swój sposób, a potem się tym dzielić i jest wspólna biesiada, gdzie wprawdzie no, wiele osób się nie rozumie wzajemnie językowo, ale to jest, tak, jest takie samo wszędzie, gdzie podanie sobie talerza, no właśnie, tak, to bardzo dziękuję. Gdzie taki gest jest w ogóle przyjęty wszędzie i jest zrozumiały i nagle kruszą się stereotypy. Nagle coś takiego się dzieje, że my to właściwie tak samo jak wy i nagle jak na przykład zaczynamy otwierać się także ekumenicznie na inne grupy, to się okazuje, że gdzieś pod spodem są bardzo podobne wartości, gdzie na przykład dobro jest wartością naczelną. Więc tutaj myślę sobie, że też tak to można. Zdecydowanie tak. Tak jak Claude Lévi-Strauss kiedyś powiedział, przepraszam, weszłam panu chyba w słowo, ale jeszcze tylko to jedno zdanie dopowiem. No, ono jest takie, nie zawsze działa bardzo na wyobraźnię. On powiedział coś takiego, że człowiek jest brikolerem i chce rozumieć świat. Mamy to bardzo mocno gdzieś w sobie zaszyte, że my chcemy rozumieć, co się wokół nas dzieje, więc to, czego nie wiemy, to sobie dowymyślamy, dolepimy. Tak? Czyli robimy taki patchwork, taką mozaikę, taki witraż, na którym oglądamy, czy przez który oglądamy rzeczywistość. Im więcej tej wiedzy, takiej konkretnej, praktycznej właśnie, budzącej również jakieś emocje w nas, tym większa przestrzeń tych szybek, prawda? A im mniej tej wiedzy, tym więcej tego lepiszcza pomiędzy, takiego ciemnego, z którego nic nie wynika. To jest taka metafora, która chyba fajnie pokazuje, jak to działa. Dziękuję bardzo. Myślę, że trzeba przejść do istoty naszego spotkania. Krążymy wokół zaufania i myślę, że nasi widzowie chcą w końcu dowiedzieć się, czym to zaufanie jest, jak je rozpoznać. I pozwolę na parapecie, pozwolę sobie przytoczyć zdanie pani profesor, które mam nadzieję dobrze zanotowałem. Zdrowy człowiek umie rozpoznać, kiedy zaufać drugiemu. Pani profesor, kiedy i jak rozpoznać, jak możemy zaufać drugiemu? Prosiłbym o i panią Sylwię też odpowiedź na to pytanie, bo to jest istota naszego spotkania tutaj. Psychologowie, proszę państwa, mają taką swoją słynną odpowiedź. To zależy, to tak. To zależy. I tak myślę sobie, no tak, ja tak sobie myślę, że to zależy. To zależy od kontekstu, od w jakim w ogóle dzieje się ta relacja. To zależy od tego właściwie, co się dzieje pomiędzy ludźmi. To zależy od okresu rozwojowego. Więc nie ma tutaj takiej prostej odpowiedzi, ale... Właśnie ta odpowiedź mnie zadawała. Chciałbym powiedzieć, że nie pytam jak psychologowie, tylko pytam jak pani uważa. To ja sobie pomyślę o relacji matki z dzieckiem. To taka jakoś... Ja mam dwoje dorosłych dzieci już. Jedno zupełnie dorosłe, zupełnie, a drugie trochę mniej. Ale także dorosłe. No i dla mnie jako matki wielkim wyzwaniem było przechodzenie z tego etapu dziecięcego, nastoletniego do okresu dorastania. No i jak pan pyta o to, co to znaczy, na czym to może polegać, tak? No to wyobrażam sobie, że w takim przejściu między życiem dorastającego dziecka a dorosłego dziecka po stronie rodzica potrzebne jest coś takiego, żeby w ogóle jakoś bazowo zaufać, że ten młody człowiek wie, co robi,
że ja ufam, że on ma różne kompetencje, dzięki którym potrafi rozpoznać, jakich wyborów może dokonać, że jakby przyglądam się temu mojemu dziecku i zostawiam go z tą szufladą, z tymi nożami, w takim sensie, że jakby myślę sobie, okej, ja się muszę trochę wycofać, ponieważ ufam tobie, synu czy córko, że ta szuflada jest z jakiegoś powodu otwarta i ty wiesz na pewno, czy ją zamknąć, czy coś z nią zrobić. I że to jest, no i oczywiście jakoś czuwam, ale jest taki moment przechodzenia z dorastania do dorosłości, kiedy bardzo zdrowym jest, że rodzic trochę się wycofa i pozwoli dziecku na tak zwaną separację. Czyli na takie, przy czym separacja to nie znaczy odcięcie. Separacja to jest takie, taka zgoda rodzica z zaufaniem, że ja wiem, że ty możesz odejść, bo ty masz już takie kompetencje, żeby sobie poradzić w dorosłym świecie. I to nie są, to nie jest takie założenie oparte na niczym, tylko to jest takie głębokie przekonanie, że dałam wszystko, co byłam w stanie dać, żeby wyposażyć dziecko w jego drodze do dorosłości. I że teraz mam się zatrzymać i dać, zaufać, że ono sobie poradzi. No i teraz według mnie to zaufanie polega na takim zatrzymywaniu się, na takim powstrzymywaniu jakichś takich nadopiekuńczych tendencji. Ja miałam do tego skłonność. Ale takiego zatrzymywania się i mówienia spokojnie, ona czy on ma swoje kompetencje, ma swoje możliwości. Jeżeli coś się zadzieje, to wróci do portu, zaokrętuje się na nowo i będziemy się zastanawiać, jak to rozwiązać. Ale to zaufanie polega też na zatrzymywaniu się w reakcji. To zaufanie polega też na tym, żeby mówić na przykład, moje dzieci strasznie nie lubią tego, ale podzielę się tym zdaniem z Państwem, żeby powiedzieć, do syna bardzo często tak mówiłam, synu, rób co uważasz, ale uważaj co robisz. I to jest takie, albo na przykład, słuchaj, wiem, że jesteś dorosły i zrobisz jak będziesz uważał. Czy ja się mogę tylko podzielić jak to widzę? Tak, czasami było nie. Mówię, okej. I to też jest zaufanie. Czyli dlaczego o tym opowiadam w taki sposób? Bo sobie myślę, że dla każdego z Państwa zaufanie wobec drugiego człowieka będzie polegało trochę na czymś innym. Ja teraz jakby zakotwiczyłam się na tej relacji z dziećmi, bo tutaj dużo jest, opiera się na takim zaufaniu, że ten człowiek jest naprawdę kompetentną istotą i że ma prawo do swoich wyborów. A czymś innym będzie to zaufanie, nie wiem, w relacji do partnera, do partnerki. To będzie jeszcze troszkę coś innego. Pani Sylwio, właśnie czym będzie to zaufanie wobec już kogoś, z kim nie jesteśmy w relacjach rodzicielskich, opiekuńczych, ale wobec takiej osoby, która jest jak my równorzędnej nam? Jak tą... Rozumiem, że odpowiedź to zależy, nie będzie mile widziana. W ogóle nie będzie przyjęta, absolutnie. Dobrze. No tak, to nie jest proste pytanie. To jest przez długi czas antropologia kultury miała prostą na to odpowiedź. Niestety odpowiedź się skomplikowała. Odpowiedź brzmiała tak oto, że ufa się generalnie człowiekowi, który przychodzi do nas z takimi rękami, otwartymi. Pokazuje nam, zobaczcie Państwo, dlaczego my podajemy sobie ręce na powitanie. Nie dlatego, że czujemy potrzebę gwałtowną kontaktu skóra do skóry z obcym człowiekiem. Nie, niektórzy może tak, ale myślę, że jednak jest to jakaś mniejszość. To jest znak, nie mam nic w tej ręce, nic ci nie zrobię, nie zaszkodzę ci w żaden sposób. Tak? I z drugiej strony nie boję się kontaktu, oczekuję, że zrewanżujesz się tym samym. Wydaje mi się, że i tutaj pani profesor też tego gdzieś między wierszami dotknęła, bo to jest chyba uniwersalne. To budowanie zaufania jest pewną transakcją wzajemną. Jeżeli chcemy, żeby inni nam ufali, my też musimy trochę dać z siebie. Musimy pokazać im, że im ufamy. Jeżeli chcemy budować więź taką pełną zaufania z dziećmi, żeby one nam ufały i przychodziły do nas i mówiły nam o swoich problemach, to my też musimy im pokazać, że im ufamy. Nawet jeżeli to tak do końca nie jest prawda, mam wrażenie.
Gdzieś musimy ich wypuszczać, zaufać, że poradzą sobie same, bo jeżeli nie, to wydaje mi się, że taki brak zaufania jest okaleczający, że on powoduje, że się nie odcinamy. Boże, no i w stronę rodziny jednak poszła. Ale generalnie wydaje się, że tak, że takie zadeklarowanie, możesz mi ufać, oczywiście, co nie obejmuje pewnych jednostek patologicznych, ale one też ufam, że są w mniejszości, działa w taki sposób, że ludzie chętnie otwierają się na nas, że jest, czy tworzy się jakaś przestrzeń do budowania pewnej więzi. Jak powiedziałam, nie zawsze to działa. Siedzi mi w głowie scena z serialu Fallout, który pewnie niektórzy z Państwa, znaczy jeżeli są tu Państwo, którzy grają w gry, teraz śledzą. Jest to taka wizja postapokaliptyczna, w której ludzie stanowią dla siebie pewne zagrożenie. I w tej scenie dwójka bohaterów wchodzi na most. Po drugiej stronie tego mostu jest dwójka ludzi. Muszą się wyminąć. Są przerażeni. Widać, że obie strony bardzo się boją. A przez kilka minut trwa negocjowanie, w jaki sposób oni mają się minąć na tym moście w ogóle. Ostatecznie przechodzą przez ten most z rękoma podniesionymi do góry i już kiedy są blisko końca, okazuje się, że ta druga grupa, której już zaufali, myśleli, że to są osoby w tej samej sytuacji, to jednak są agresorzy. Tak więc to zaufanie nagle zostaje zerwane. To jest tak, że my budujemy sobie pewne ramy bezpieczeństwa. Nie wchodzimy w żadną relację z takim błyskawicznym, natychmiastowym zaufaniem. My próbujemy się zabezpieczyć na różne sposoby. Zabezpieczamy się też instytucjonalnie na różne sposoby. Tak, dzisiaj tutaj podpisywaliśmy umowę i musiałam się podpisać pod podpisem, ponieważ ten pierwszy podpis był zeskanowany. To jest też taki dowód na to, że to zaufanie na poziomie instytucjonalnym bywa bardzo, bardzo ograniczone. I to nie zawsze jest złe. To ma nas również chronić. To czasem jest dla nas uciążliwe, ale ma za zadanie stworzyć nam pewne ramy, w których my bezpiecznie wejdziemy w jakąś relację. Bo od tych relacji często zależy czasem nasze życie, jeżeli to są jakieś procedury zdrowotne, tak, medyczne. Czasem nasze zdrowie, czasem nasze jakieś przyszłe losy, jeżeli to jest procedura rozmowy o pracę. Więc to nie jest tak i myślę, że my nie chcemy wcale Państwa przekonać, że należy się z tym zaufaniem rzucić po prostu na główkę, tak, skoczyć do wody, kiedy nie wiemy, co tam jest pod spodem. Ale warto wyjść do drugiego człowieka i pokazać mu, ufam ci, spróbuj też mi zaufać. Czyli tutaj ta pedagogika dialogu gdzieś tam wychodzi cały czas chyba różnymi szwami. Drodzy Państwo, mam jeszcze kilka pytań, ale chyba czas oddać głos publiczności. Jakby było jakieś pytanie, to śmiało proszę. O, pięknie, wspaniale. Cieszę się. Dziękuję. Tutaj? Dobrze. Ja chciałam wrócić do wypowiedzi pani doktor, bo na psychologii się nie znam, natomiast okiem ekonomisty powiedzmy, że chciałabym zwrócić uwagę na to, że skoro już się porównujemy jako państwo, jako naród, to warto być może zauważyć, że nasze zaufanie jest, powiedzmy, rośnie wprost proporcjonalnie do tego, ile możemy stracić. Taki przypadek, rozmawialiśmy tutaj, pani wykładała, tak, o tle historycznym, o tym, jak gospodarka danego kraju się rozwija. Ja, no właśnie, obserwuję kraje bogate, takie jak Norwegia, Szwecja, Szwajcaria. One są na podium majątku Europy. No i tam ludzie nie zamykają drzwi, na przykład w domach. Byłam w Norwegii, oglądałam sobie fiordy, były tam jakieś łódki. Co prawda były zacumowane, ale na zewnątrz były jakieś rzeczy zupełnie niezabezpieczone.
Więc ludzie nie przejmowali się nawet tym, że ktoś może im to ukraść. W Polsce takie coś by nie przeszło, ponieważ no właśnie implikacją różnych sytuacji gospodarczych, właśnie na tle historycznym głównie, ze względu właśnie na komunizm, jest to, że nie ufamy sobie. No bo porównajmy sytuację, w której na przykład Polak zostawia otwarty dom i ktoś kradnie mu komputer, na który długo zarabiał, pracował, który wziął na przykład na raty i to jest dla niego spory majątek. A w Norwegii ktoś przyjdzie, ukradnie komuś MacBooka i ten Norweg się za bardzo tym nie przejmie, albo przejmie się tylko trochę i z następnej wypłaty sobie kupi. Swoją drogą słyszałam, że w Norwegii czy w innych krajach najwięcej kradną, czy najwięcej, no różnie to bywa, ale że Polacy kradną właśnie, być może wykorzystują te szanse, że te domy są otwarte, nie wiem, ale właśnie poczucie tej straty, tej szansy, znaczy szansy, okoliczności być może. No poprosimy o odpowiedź. Dziękuję. Bardziej chyba chcę podziękować za tą refleksję, bo ona rzeczywiście dotyka bardzo ważnej kwestii. Musi nas być stać na to zaufanie w jakimś stopniu, tak? Bo zaufanie zawsze wiąże się z ryzykiem. To jest ryzyko. Ono się powinno nam opłacić generalnie, bo tak jak powiedziałam, jeżeli nie ma tego zaufania, to nie ma rozwoju. My sobie blokujemy różne szanse. Natomiast zawsze to ryzyko istnieje. I właśnie w zależności od tego, jak bardzo jesteśmy w stanie zamortyzować ewentualną stratę, od tego będzie zależało, jak głęboko my w tym zaufaniu pójdziemy. Ale chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. I tu dorzucę anegdotę z doświadczenia moich znajomych. To zaufanie później by przechodzi chyba w pewne automatyzmy. To znaczy my się nie tylko boimy, że nas coś okradnie na przykład, albo się nie boimy, ale szerzej zaczynamy ufać, albo mniej ufamy. I przenosimy to też na różne poziomy instytucjonalne. Zaczynamy patrzeć na ludzi jak na potencjalnych oszustów, tak, albo agresorów, albo nie. I zaczynają się robić z tego różnice kulturowe, które mogą mieć swoje podłoże ekonomiczne. I te różnice kulturowe, już nieuświadomione, ale uwewnętrznione gdzieś w nas, mogą różne rzeczy blokować. Pamiętam taką konferencję, na której jeden z prelegentów, to była konferencja dotycząca e-learningu, to było jeszcze przed czasami pandemii, więc wszyscy się tym e-learningiem fascynowali, zastanawiali, jak go tam można w edukacji wykorzystać. Potem już mieli go wszyscy dosyć, ale wtedy jeszcze płynęliśmy na fali entuzjazmu. I jeden z prelegentów opowiedział, jak był na innej takiej konferencji dotyczącej e-learningu z Finlandii. Była tam prelegentka właśnie ze Skandynawii, nie pamiętam, czy ona była z Finlandii, czy z Norwegii, to już mniej istotne, która opowiadała o swoich doświadczeniach właśnie z nauczaniem studentów za pomocą e-learningu. No i jego to bardzo nurtowało, więc się zgłosił, zapytał, no dobrze, a jak pani weryfikuje uzyskanie odpowiednich efektów uczenia się, chciał tak mądrze zabłysnąć, przez każdego uczestnika tych zajęć? No pani się tak trochę zdziwiła i mówi, no normalnie, no daje im zadania do domu, oni mają tydzień, powiedzmy, żeby je rozwiązać wszystkie, potem mi przysyłają przez platformę, no i ja oceniam, czy oni je dobrze zrobili, czy niedobrze. No więc on pomyślał, że ona trochę nie zrozumiała chyba po angielsku, co on do niej mówi. I zapytał bardziej wprost. No, ale o to chodzi, że jak pani się dowiaduje, że oni naprawdę to umieją. No więc pani znów się zdziwiła. Pomyślała, że z kolei on nie bardzo rozumie po angielsku i zaczęła mu jeszcze prostszymi słowami tłumaczyć. No daję im te zadania, oni mi odsyłają i ja je oceniam. No i wtedy on zapytał już bardzo wprost. No dobrze, ale skąd pani wie, że oni pani nie oszukują? Jak państwo myślą, jak pani zareagowała? Obraziła się.
obraziła się, była oburzona. Powiedziała, jak pan śmie podważać uczciwość moich studentów? Jak pan śmie, w ogóle nie znając ich, wytaczać takie oskarżenia wobec nich? Zobaczcie państwo, jak to musi być wysoki poziom zaufania, tak? Do studentów, zaufania społecznego w ogóle. Inny przykład też ze Skandynawii, gdzie się zderzyła nasza polska kultura ze skandynawską i nie miało to nic wspólnego z ekonomią, chociaż nie, no, przepraszam, miało, bo chodziło o rozliczenie grantu. Moje znajome, co jak wiadomo jest bardzo trudne w naszym kraju, moje znajome pojechały z funduszy norweskich na jakąś wizytę studyjną do Norwegii. No i wizyta zbliżała się ku końcowi, musiały wypełnić dokumenty. Szef tej placówki, w której były, wypełnił im te dokumenty i się podpisał i im oddał. No one tak popatrzyły na niego, no dobrze, ale jeszcze pieczątka. Jaka pieczątka? Nie mam pieczątki. No i zaczęły się problemy. Dziewczyny zadzwoniły do uczelni, zapytały, czy może być bez pieczątki. Oczywiście usłyszały, że nie. Pieczątka być musi, no bo tak to się każda może podpisać, prawda? I po prostu instytucja rozliczająca ten grant w Polsce nie rozliczy. No i zaczęło się poszukiwanie pieczątki jakiejkolwiek po całej instytucji. Wiecie, wszyscy byli w to zaangażowani. W pewnym momencie desperacja sięgnęła tak daleko, że zaczęto się już zastanawiać, co zrobić i jak obejść ten brak pieczątki. I ów dyrektor wymyślił, że to może w takim razie, jak on będzie podpisywał, może tam jeszcze raz wydrukować, jak będzie podpisywał, to one go sfilmują, żeby było widać, że to on. W końcu się znalazła jakaś pieczątka na szczęście, więc do tego nie doszło. Ale to pokazuje różnicę w sposobie myślenia i w sposobie zaufania, takiego też na poziomie instytucjonalnym. To jest tak, że jeżeli nam się nie ufa, również na takim poziomie, to my się gorzej czujemy. To bywa zabezpieczeniem dla nas, ale bywa też pewnym obciążeniem. Tak mi się wydaje. To jeśli tak mogę jeszcze tylko... Ja się z kolei nie znam na ekonomii, ale... A tak sobie myślę, że pani pytanie też dotyczy w ogóle takiego osadzenia właśnie w tych zmiennych kulturowych. My mieliśmy cały taki obszar naszego życia osadzony w braku zaufania do instytucji wszelakich właściwie. I tak jak sobie też myślę o krajach skandynawskich, w Finlandii często można zaobserwować, są 4 pasma drogi, więc można... No wiecie państwo, ile dała fabryka ciąć tym samochodem, bo jest olbrzymia przestrzeń, piękne drogi i nikogo na tych drogach. I zdumienie jest takie, że ci kierowcy absolutnie przestrzegają przepisów. I jak jest 80, to jadą 80 i jadą 80, a tam po prostu no, aż ta przestrzeń prosi. Dlaczego oni tak robią? Ponieważ jest taki nakaz i oni ufają sobie wzajemnie, że będą respektować taki nakaz. I jeśli tak się zadzieje, że kierowca w Finlandii zauważy, że jakiś inny kierowca przekracza ten zakaz, natychmiast bierze za telefon, dzwoni na policję i mówi, tu jakiś pirat drogowy tnie 120. Jak byśmy nazwali to w Polsce? Donosiciel. To jest olbrzymia różnica międzykulturowa, dlatego my przez lata historii w Polsce byliśmy nauczeni, że nie można milicji ufać, nie można ZOMO ufać. I to jest bardzo głęboko, mimo wszystko jeszcze zakorzenione. No i co trzeba robić? Oszukiwać teraz policję. I to są, myślę sobie, takie przeklejki z historii i to jest niezwykle w kulturze umocowane. Być może właśnie w Skandynawii nie było w ogóle takich etapów, gdzie cały czas można było instytucjom ufać. Tak, to sięga jeszcze głębiej chyba, przepraszam, jeszcze tylko to jedno zdanie dopowiem, że przecież my byliśmy wychowywani w takim etosie, że się oszukuje zaborcę, że występuje się przeciwko niemu, a to ten zaborca był instytucją wtedy, prawda? Że występuje się przeciwko najeźdźcy, który próbuje zawładnąć naszym krajem. I on znowu tworzy tu jakieś instytucje, próbuje nas w jakieś swoje ramy wpasować. Myśmy byli w wiecznej opozycji, proszę państwa. Jak my mamy teraz się nagle nauczyć tutaj jakiejś współpracy? Tutaj pan zgłasza się.
właśnie chciałem odnieść się taką autorefleksją, że właśnie nie tylko właśnie do policji, ale też od najmłodszych lat się uczy, też jest widoczne bardzo w szkołach, że jeżeli jest problem, że dziecko jest na przykład jest nękane, to jest tak naprawdę zdane na samego siebie, ponieważ co powie rodzicom, będzie zdane za donosiciela. I na przykład tak naprawdę w szkołach może powiedzieć jakby, no nawet nauczyciele jakby, czyli zaczyna się wszystko od małego, czyli po prostu jest wychowywane też przez społeczeństwo, że nie wolno donosić, nie wolno mówić, ale też powiem o tym, że to co ostatnio zauważam, to właśnie bardzo duży wylany hejt na policję, że na przykład jak jest jakiś ośrodek szkoleń i tak dalej, to rzeczywiście jest bardzo dużo takich negatywnych bardzo reakcji na to, że akurat kiedyś było troszeczkę tego mniej, ale obecnie to się dosyć bardzo wylało. Dziękuję. Czy Pani skomentuje ten wątek chyba takiej opresyjnej roli szkoły? I rzeczywiście, czy polska szkoła jest miejscem, gdzie to zaufanie, bezpieczne przywiązanie się tworzy do nauczyciela jako takiego no, drugiego rodzica, który spędza z dzieckiem dużo czasu? Czy jednak w polskiej szkole mamy pewną lekcję do odrobienia pod tym względem? Moje zdanie jest takie, że zdecydowanie mamy wiele lekcji do odrobienia w szkole i powiem Państwu także, no akurat moja katedra, czyli Katedra Psychologii Rozwojowej, zajmuje się takim wątkiem wspierania systemu edukacji i szykujemy psychologów szkolnych, żeby reagowali na takie sytuacje, kiedy dziecko przychodzi do dorosłego i mówi, jestem nękany, jestem, no nie wiem, ulegam przemocy rówieśniczej, żeby to nie było zignorowane. I bardzo jest mi, znaczy przykre jest to, co Pan mówi, że takie są doświadczenia i też Pan się do nich odnosi. Natomiast no, ja mam taką głęboką nadzieję, że no, ta reforma systemu edukacji też idzie w taką stronę, żeby w szkołach było więcej osób dorosłych i nauczycieli, i pedagogów, i psychologów, którzy będą szkoleni w tym, żeby nie odsyłać dziecka, żeby nie ignorować tego, co dziecko mówi. Ja nie porzucam tej nadziei. Znaczy, tak jak uczę studentów, przygotowuję też studentów do takiej roli psychologów szkolnych, to omawiamy też z nimi, omawiamy na specjalizacji mnóstwo takich elementów etycznych w pracy psychologa. Jak nasi absolwenci wracają na takie różnego rodzaju spotkania superwizyjne do naszej katedry, no to oni się też dzielą takim zderzeniem z życiem. I też mówią o tym, że ta przestrzeń szkolna w tej chwili jest bardzo, proszę Państwa, przemocowa i opresyjna. Natomiast myślę sobie, że my możemy o tym tak mówić negatywnie, ale też z jednej strony, ale z drugiej strony no, jakby nie ustawać w podejmowaniu rozmaitych działań, żeby jednak dziecko wychodząc ze szkoły miały tak, żeby dziecko wychodząc ze szkoły miało takie doświadczenie chociaż jedno kontaktu z tak zwanym korektywnym dorosłym, który się pochyli nad dzieckiem, zauważy i coś zrobi. I wtedy jak ci inni dorośli, no bo wiecie, jakby nauczyciele są różni, psycholodzy są różni. Różni, jesteśmy różni jako ludzie, więc jakby nie mam takiej utopijnej wersji, tak? Tylko mam taką nadzieję, że jeżeli chociaż będzie takie jedno doświadczenie, z którym, do którego dziecko, a potem młody człowiek czy dorosły człowiek będzie się w stanie odnieść, no to będzie mógł powiedzieć, że wprawdzie było generalnie do kitu w szkole, ale była tam taka jedna pani i on wiedział, że do tej jednej pani zawsze mógł pójść i że zdarzają się takie osoby dorosłe, do których można mieć zaufanie. I trochę wracam do Pana pytania, bo tak sobie obracam teraz w głowie, po czym my to zaufanie możemy też rozpoznać. Po otwartości. Tu Pani doktor użyła takiego, jak jesteśmy z tymi, tak, mam puste ręce i ja ci nie zrobię krzywdy, ale też otwartość na przyjęcie tej perspektywy dziecka na przykład, albo na przyjęcie perspektywy drugiego człowieka, ale też wspominałam o takim czymś, o takiej instytucji, jaką jest uważny słuchacz. I to polega na tym, i to też myślę sobie ma ogromne znaczenie w budowaniu zaufania, że ja jestem naprzeciwko ciebie i nie dzielę się bez przerwy swoją mądrością albo różnymi pomysłami na życie, tylko po prostu siedzę i słucham ciebie, co ty masz do powiedzenia. I jeśli w ogóle się do tego odniosę jakkolwiek, to zapytam o coś takiego, co ty byś mógł rozwinąć na ten temat.
a nie wrzucę ci swoją kolejną mądrość jakąś zazwyczaj nieprzemyślaną albo w ogóle nie na temat. Więc jakoś tak sobie myślę, że jeśli w przestrzeni szkolnej więcej będzie tego, to będzie lepiej. To jest i ostatnia rzecz. Jakoś mam takie poczucie, że mamy też w Polsce taką chyba przywarę narodową, jaką jest, proszę państwa, narzekanie. I to, premierze, to nie jest do pana, tylko jakoś tak, jak notuję, jak rozmawiamy o różnych sytuacjach, to często jakoś przyczepiamy się do tej negatywnej i mówimy, no jest źle, to jest tak, to w ogóle jest beznadzieja, to w ogóle się nie da. No a teraz nie chodzi o to, żeby powiedzieć, nie, to nieprawda, w ogóle jest genialnie, tylko powiedzieć, okej, jest źle, a teraz gdzie ja w tej czarnej płachcie opowieści mogę znaleźć jakieś wyjątki? Kiedy było inaczej w tej szkole? No i jeden kolorowy węzełek. No przypominam sobie, jak było tak i tak. A kiedy jeszcze było inaczej? A kiedy jeszcze było inaczej? I nagle okazuje się, że ta czarna płachta opowieści no może mieć różne kolorowe węzełki, a zatem my możemy w takiej negatywnej opowieści o różnych rzeczywistościach, no wyciągać te kolorowe węzełki i na tym budować zaufanie. Właśnie na tym. Kolejne pytanie. A propos budowania zaufania, zaufanie do siebie, zaufanie do innych. Rozumiem, że to się przekłada jedna rzecz na drugą, nie? Że jeżeli ja mam zaufanie do siebie, to wychodzę, jestem otwarty, otwarta, i ufam też innym. Jak odbudować, moje pytanie brzmi, jak odbudować? Jak budować praktycznie to zaufanie do samych siebie? No, takie pytania są najciekawsze. Bardzo, bardzo zasadne, głęboko egzystencjalne i bardzo trudne pytanie. Jak odbudować zaufanie do samego siebie, kiedy na przykład mam takie poczucie, że gdzieś sama sobie zawiodłam jakoś, tak? To rozumiem tak pani pytanie? Czy jakoś nie wierzę w swoje możliwości, umiejętności? Mhm. Jedno i drugie. Mhm. Nie dowierzam sobie. Mhm. Nie dowierzam sobie. A kiedy było inaczej? Kiedy były takie momenty, kiedy wierzyłam sobie, kiedy tak, bo generalnie to mam taką opowieść o sobie, że ja sobie nie dowierzam. I mam na to mnóstwo dowodów, tak? Ale to znaczy tak sobie zaczynam układać, tak? A teraz kiedy było inaczej? Kiedy, że ja bym zaprosiła w ogóle do konstruowania takiej opowieści o wyjątkach, że jak generalnie nie dowierzam sobie, to może poszukam w swoim doświadczeniu jednak takich sytuacji, kiedy ja łapię się na tym i tak przypominam sobie, że są takie momenty w moim życiu, że jednak ja mogłam się oprzeć na samej siebie. W tej sytuacji, w tamtej sytuacji, w dziesiątej sytuacji. A kto by jeszcze inny mógł mi powiedzieć o tym? Kto by mógł potwierdzić, że ja mogę sobie ufać? Kto by mi... To jest taka trochę metoda w psychoterapii tworzenia sobie, do czego państwa gorąco zachęcam, tworzenia sobie takiego prywatnego klubu wspierających postaci. Kto mógłby o mnie powiedzieć coś dobrego? Kto mógłby powiedzieć, możesz sobie dziewczyno ufać? Bo ja pamiętam taką sytuację, kiedy ty robiłaś to i to i ja tak pomyślałam sobie, że ty możesz sobie ufać, że w ogóle ty to umiesz i potrafisz. I to jest kolejny taki wytrych trochę. No bo nie wierzę w siebie, czy też wierzę w siebie, no to znaczy, że albo nie wierzę w to, że już umiem coś i potrafię, tak? No to w takim razie to, co ja już umiem i potrafię. Albo na przykład, jak nie wierzę w to, że jestem dobrą mamą, to na ile ja jestem dobrą mamą? Jak sobie, nie wiem, na skali od 1 do 10 powiem, to na ile ja jestem dobrą mamą, no to powiem sobie na 2. Co jest na to 2? Co się składa na to 2, że ja mogłam powiedzieć o sobie na 2, że jestem dobrą mamą, a nie 0? Bo 2 to już jest coś. A co by było na 3 dla mnie w moim doświadczeniu, że jestem dobrą mamą, żoną, nie wiem, przyjaciółką?
Więc to, jak pani mnie pyta, jak to odbudować, to myślę sobie o tym dialogowaniu wewnętrznym, takim mentalnym, takiego w ogóle spotkania się samego ze sobą i dialogowania w taki sposób, jak no, pozwoliłam sobie trochę zaprezentować, ale też takiego zaproszenia do dialogu innych, bo powiedzieliśmy sobie na początku, że powstajemy w ogóle w relacjach z innymi. To kogo innego mogę zaprosić do tego dialogu, kto mógłby mi potwierdzić, że ja mam w sobie takie kawałki, że mogę wierzyć w siebie. Taką mam odpowiedź. Jak mogę coś dorzucić do tego jeszcze, to wydaje mi się, że właśnie dobrą strategią jest takie konkretyzowanie tego wszystkiego, o czym myślimy. Myślenie o konkretnych sytuacjach, konkretnych przykładach, bo mamy tendencję do generalizowania i kiedy budujemy obraz innych i swój własny też, zwłaszcza jeżeli jesteśmy w emocjach, to my sobie jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko, co niedobre, tak? Jesteśmy beznadziejni, jesteśmy fatalni, nie sprawdzam się jako matka, w ogóle zawalam, tak? Jak zaczynamy to obierać z tej takiej skórki, tej ogólności i zaczynamy szukać tych ziarenek, tych konkretów, to nagle się okazuje, że jest ich całkiem sporo zazwyczaj. Więc wydaje mi się, że ważne jest takie przechodzenie od generalizacji do konkretu, bo to nam pozwala trochę stanąć mocniej na ziemi i właśnie już operować faktami. A fakty bywają bardzo przekonujące. O, 3 głosy, no 4, no, jak na licytacji w Galerii Sztuki. Można, ja chciałam bardzo serdecznie podziękować, bo dla mnie to spotkanie jest w ogóle ucztą. Ja jestem psychologiem, pracuję terapeutycznie, ale z entuzjazmem słucham wypowiedzi obu pań i w ogóle tutaj, co pani profesor powiedziała na koniec o tym, kto jeszcze mógłby mi powiedzieć, że coś tam, pomyślałam, że z tego możemy zrobić sobie takie fajne postanowienie w ramach pewnej pracy u podstaw, że jeżeli my widzimy coś dobrego, prawdziwego, autentycznego w drugim człowieku, to właściwie warto to drugiemu człowiekowi powiedzieć, bo nie zdajemy sobie sprawy z tego, kiedy ten człowiek będzie mógł się tego jakoś uczepić, trochę jak takiej kotwicy, choćby w takim tworzeniu klubu właśnie wspierających siebie osób. Natomiast chciałabym wnieść taki wątek, który się nie pojawił, on jest może troszkę mniej przyjemny. Tutaj z wypowiedzi pani doktor często się pojawił taki obraz, że jakby w obliczu braku zaufania, znaczy brakowi zaufania towarzyszy pewne wycofywanie się z działania, ale też jest drugie zjawisko, że na przykład jak wchodzimy w relacje czy w jakieś stosunki z większą grupą ludzi z zaufaniem i to zaufanie zostanie jakoś zawiedzione czy zranione, a my niespecjalnie chcemy się wycofywać z działania, to się pojawia trochę inny rodzaj postawy, mianowicie kontrola. I jest coś takiego, że w pewnym momencie i w relacjach międzyludzkich i w takich relacjach szerszych nam się zaczynają te dwa zjawiska trochę mieszać i dochodzi do takich surrealizmów, że na przykład, to się na przykład zdarza w parach, nie? Bo ty mi nie ufasz, bo ty chcesz mnie kontrolować. I jakby każda strona ma oczywiście swoją wersję tej historii, a chciałam się pani zapytać, z waszego, z poziomu waszej wiedzy, doświadczenia praktycznego, jak to w ogóle jest, że nam się miesza zaufanie z kontrolą, jakby to, że ja chcę ufać, a z drugiej strony czuję, że potrzebuję kontroli. Skąd jest ten mętnik w tym obszarze? Tak chciałabym się dowiedzieć. To jest trudne pytanie, powiem szczerze. Na szczęście nie ja muszę na nie odpowiedzieć. Bardzo trudne. My to już na poziomie języka gdzieś mamy takiego trochę żartobliwego, ale jednak mamy to powiedzenie ufaj i kontroluj. Prawda? No więc właśnie, tak? Myśmy to przerabiali znowu przez całe dziesięciolecia. Więc rzeczywiście jest trudno i rzeczywiście akcja rodzi reakcję. Wydaje się, że to tak działa, że jeżeli nie ufamy, faktycznie próbujemy odzyskać kontrolę, bo tym, co jest dla nas kluczowe, jest uzyskanie poczucia bezpieczeństwa. I poczucia bezpieczeństwa w relacji. Jak nie dajemy rady w otwartości, to próbujemy przejąć stery. I wtedy się zaczyna to mieszanie porządków. Nam się wydaje, że komuś ufamy, ale jednak mamy tą chęć, żeby zajrzeć do tego telefonu, prawda? I musimy jakoś tą chęć opanować. Nie zawsze nam się udaje, pewnie.
Więc wydaje mi się, że ten taki nadmiar kontroli w dużym stopniu może wynikać z lęku po prostu, z takich zachowań lękowych. Czujemy się niepewnie, a potrzebujemy tego poczucia bezpieczeństwa, ale to pewnie pani profesor powie więcej. Znowu się całkowicie zgadzam, bo jakby tak, jak mamy kontrolę, to mamy poczucie bezpieczeństwa. I to nie tylko w relacji, ale w ogóle, jak na przykład, nie wiem, kontrolujemy finanse, kontrolujemy jakoś, nie wiem, no, tą trajektorię swojego życia, jakieś kontrolujemy zdarzenia i mamy wtedy poczucie bezpieczeństwa. Jak tracimy kontrolę, no to często tracimy poczucie bezpieczeństwa i też ja się zgadzam absolutnie, że te porządki dlatego się wtedy mieszają. Ale też no, wyjmę taki przykład, który jest bardzo trudny odbudowywania zaufania, a mianowicie na przykład praca terapeutyczna z parami po zdradzie. No i to jest taka sytuacja, która na pewno jest niezwykle angażująca emocjonalnie. Natomiast no, moje przekonanie jako terapeuty jest takie, że osoba, która została zdradzona, ma prawo w pewnym momencie do jednak kontrolowania w procesie odbudowywania zaufania. Nie wiem, co Państwo na to, bo rozumiem, że tu każdy może mieć swoje przekonanie, ale w tym mozolnym procesie odbudowywania zaufania, no po takim złamaniu umowy, to myślę sobie, że zdradzający no ma jednak pewien obowiązek dać zgodę na kontrolę, tak? Ponieważ osoba zdradzona no potrzebuje jednak przez jakiś czas się upewniać i jeszcze raz upewniać, czy na pewno to, nad czym pracują, na to odbudowywanie nowej jakości relacji, to że to jest prawda. I być może tu te porządki też się mieszają, bo jeżeli w relacji, w parze zostaje naruszone zaufanie, czy to ze względu na zdradę, czy na przykład, nie wiem, ktoś jakieś pieniądze tak sobie odłożył, i nagle się okazuje, że nie ma pomiędzy nami otwartości i ja nie wiem, że ty te pieniądze gdzieś tam masz odłożone, a przecież ich potrzebowaliśmy. To jest też naruszenie zaufania. To teraz przez chwilę myślę sobie, taka kontrola też jest jakoś potrzebna do odzyskania poczucia zaufania pod warunkiem, że ona nie stanie się taka stała w czasie. Bo jakby mi nie chodzi o to, żeby już do końca życia kontrolować. I jakby do końca życia mam cię w garści i będę cię kontrolować, bo to już przestaje w ogóle znaczy funkcjonalne dla pary. Tylko możemy się jakoś umówić, do kiedy ja bym potrzebowała jednak sprawdzać ten telefon, czy tam nie ma tych SMS-ów, bo ja boję się. I tu jest pod spodem tej kontroli jest oczywiście lęk, bo to zaufanie zostało naruszone. I kiedy ja się zdecyduję jednak odpuścić, bo to już przestaje być budujące dla relacji, tylko wręcz przeciwnie. I wtedy no, dam ci ten kredyt zaufania i wtedy ta relacja jest odbudowana. Mhm. Drodzy Państwo, już jesteśmy po 2 godzinach, więc oczywiście można zadać pytania, ale prosiłbym o krótkie pytania, takie żołnierskie, bez całej narracji wokół nich, prawda? Tak, ale w sensie czy... Tak, tak, więc prosiłbym tak. Enumeratywnie te pytania potraktować. Zaufanie, a przytulanie, przytulanie, zaufanie. Bo chodzi o coś takiego, że ja usiądę jednak, że my się poruszamy na takim poziomie intelektualnym i ja bardzo późno odkryłam, też jako dziecko z chorobą sierocą, bo pochodzę ze wsi, tam się pracuje, a nie tuli cały czas dziecka sympatią, ale wyszłam z tego i bardzo późno odkryłam, że naprawdę czymś, co koi w nieprawdopodobny sposób jest dotyk i przytulenie i że w sytuacjach całkowitych zapaści życiowych i tak dalej, jak to ktoś mówi, trzeba przytulić i wystarczy być. Także no, chodzi o to, że nasz intelekt jest takim narzędziem, to jest taka pokusa, żeby opierać rozumienie no, świata, no chcemy jakoś i pomagać sobie, ale właśnie ta prostota, czyli to uważne słuchanie bez tej pokusy. Ja sama, to jest moja praca do wykonania nade mną, żeby być uważnym słuchaczem. To było pierwsze, tak? Tak. I teraz chodzi o coś takiego właśnie, jakby zostańmy przy tym, że najprostsze ta prostota, zaufanie, przytulanie, przytulanie, zaufanie i to na przestrzeni całego życia, od niemowlaka po 100-letnią osobę. Jak to pomaga? To obie panie kiwały znacząco głowami, więc myślę, że sprawa jest przesądzona. Możemy wszyscy
wszyscy potrzebne. Bezpieczna więź absolutnie bazowe, no bo noworodek nie rozumie naszych słów, noworodek rozumie gesty. I to przytulenie noworodka, no to rzeczywiście jest baza do tworzenia bezpiecznej więzi. Tak samo jak przytulanie dziecka, które płacze i biegnie do rodzica, jak potem nawet jak ten nastolatek płacze i szlocha, bo coś się zadziało, to też przytulenie i czasami rzeczywiście bez słów. Więc to właściwie moja odpowiedź jest po żołniersku, tak. Od zarania dziejów po kres życia, ten kontakt fizyczny, ta czułość, przytulenie, to jest podstawa budowania bliskiej relacji. A jeszcze tylko dopytka, takie stare byki, które właśnie były w tej niebezpiecznej, pozabezpiecznej, to jak właśnie komuś takiemu wprowadzi go w taki klimat, że dotyk nie jest zagrożeniem właśnie, bo są osoby, które nie pozwalają się dotknąć, objąć, bo dla nich to jest... Poczekać, aż będą gotowe, bo jakby budowanie relacji to też z takim respektowaniem autonomii tej drugiej strony. I jest taki etap w życiu nastoletniego człowieka, gdzie on absolutnie nie chce być dotykany i przytulany, broń Boże, wśród rówieśników, to już w ogóle kompletne fiasko. Ale dorosły człowiek, który nie chce być przytulany, widocznie jakby potrzebuje jeszcze dłuższego czasu w relacji, pobycia w relacji na taki dystans, żeby potem ten dystans był taki, a potem taki. Jakby przekraczanie i na siłę to nie jest dobre rozwiązanie. Ja może jeszcze dorzucę tylko, że czasem to się może nie udać i musimy przytulić w jakiś zupełnie inny sposób, tak, symboliczny, bez dotyku. Jeżeli mamy, no jesteśmy bardzo różni, jeżeli mamy do czynienia z osobą w spektrum autyzmu chociażby, to dla niej dotyk może być raniący, może być nie do zniesienia. Więc tutaj musimy bardzo uważać. Ja uważam, że to przytulenie, moc przytulenia jest przepotężna, naprawdę, ale tak jak każda broń może też wypalić nie w taki sposób, w jaki byśmy chcieli, więc to trzeba uważać i patrzeć na granice właśnie. Pan tu czeka długo, proszę bardzo. Mariusz Kazmierczak, przyszedłem tutaj jako katolik, jako państwowiec. I dwie krótkie kwestie, bardzo głębokie jak myślę, ale takie mnie frapujące. Przede wszystkim no tutaj słuchałem bardzo uważnie tego wspaniałego wystąpienia i zastanawiałem się, co Jan Paweł II by tu powiedział. I przyszło mi coś takiego do głowy, że nie tyle by powiedział, co ja sam zrozumiałem, że Wojtyła miał zaufanie do ludzi. To jego otwarcie na wszystkich, to nie wychodziło z jakichś tam innych możliwych pobudek, że tam trzeba kogoś wysłuchać, bo mu to dobrze zrobi. On miał zaufanie do ludzi, a będąc człowiekiem osadzonym w Bogu, był świadectwem na to, że Bóg ma do nas zaufanie i w Księdze Rodzaju spotkałem się z taką interpretacją, że nie tyle Bóg odpoczął, co się samo ograniczył, tak jak rodzic i dał nam tą wielką wolność, zaufanie do nas, że my to poprowadzimy dobrze i mówię to w kontekście dla mnie super ważnej rzeczy, nienarodzonych dzieci. Bóg mógł nam ludzi nowych zsyłać w jakiś inny i racjonalny sposób niż to się odbywa, nowy, rodzą się nowi ludzie. Nie zrobił tego, oddał to nam. I teraz obrona nienarodzonych, jak ja to widzę, to jest zaufanie do nas. Od samego początku przychodzi ktoś, kto nie może poprosić o tą relację, ale już jest. I zamykam na tym. Druga rzecz dla mnie bardzo ważna jako państwowca. My kiedyś rozliczaliśmy, nie próbowaliśmy rozliczyć, rozsypało się to wszystko poprzednie czasy. I teraz moje spostrzeżenie jest takie, że zamiast rozliczać, my przespaliśmy coś bardzo ważnego. Przy któryś obchodach podpisania umów sierpniowych były takie króciutkie filmy przez cały dzień pokazujące tamte czasy i wypowiadała się żona człowieka, który zginął w Radomiu i ona jako totalnie przegrana osoba, jej córka nie zdobyła dobrego wykształcenia, zabrakło pieniędzy, wszystkiego. I teraz moje spostrzeżenie jest takie, tu było takie pytanie, czy ta otwartość to jest zaufanie, siła czy słabość? I teraz mieliśmy takich ludzi, którzy poszli, czyli ta siła, ale może tak, siła jest wtedy, kiedy ja buduję siebie prywatnie, słabość jest wtedy, kiedy ja poświęcam siebie, żeby zbudować siłę innych, tak? I to jest wtedy zyskuje grupa, ja sam tracę. I teraz byli tacy ludzie, którzy poszli w tą słabość, żeby inni na tym zyskali, czyli wykazali się jakimś zaufanie. Oni skończył, nie. Jakoś otoczeni opieką, czy w ogóle to wszystko, to jakieś było zaufanie społeczne. Prosiłbym zmierzać do... I już, w tej chwili tak.
I teraz my nie zadbaliśmy o tych ludzi. Ci ludzie, którzy się wykazali, byli najcenniejsi. Oni zostali zauważeni, docenieni. I w tej chwili nasze społeczeństwo według mnie jest w tak trudnej sytuacji, ponieważ inni, którzy mogliby teraz się tym wykazać, przekalkulowali, że to się nie opłaca. Że patrząc na zewnątrz to, co się dzieje, nie ma żadnych efektów, nie warto być tym słabym. Sam stracę, społeczeństwo nie zyska, bo społeczeństwo pójdzie zupełnie inną drogą. Dziękuję. Dziękuję. Tutaj kolejne pytanie, to może tak wysłuchajmy całości pytań i zbiorczo odpowiemy. Ja się tak zastanawiam, na ile zaufanie ma się do poczucia, że ktoś ufa nam. To znaczy, tak sobie pomyślałam o przykładzie złodzieja. Czy on w ogóle jest w stanie zaufać, że ktoś mu coś nie ukradnie, skoro on kradnie? I co jest pierwsze? Czy złodziej, znaczy, czy ta osoba kradnie dlatego i dlatego na przykład, jeżeli nie jest w stanie zaufać, to najpierw było to poczucie, że jemu nie można zaufać i on też nie ufa innym? Czy jest to może jakoś związane właśnie z jego dzieciństwem, z tym brakiem poczucia, z brakiem poczucia bezpieczeństwa, z tym, że może on doświadczył tego, że nie może zaufać i na przykład stąd się wzięło u niego to, że ma poczucie, że inni już jemu nie będą mogli zaufać, więc będzie kradł. Jakby zastanawiam się, co tutaj jest pierwsze i jak ma się jedno do drugiego. Dobre pytanie, jak rozumiem, bo o to, czy trzeba być godnym zaufania, czy trzeba jakoś zasłużyć sobie na zaufanie. Proszę, pytanie. Dziękuję za wystąpienie. Pierwsze pytanie do pani, właśnie do pani psycholog w związku z psychologią osobowości. Właśnie tak jak zrozumiałem, pani pokazała, że brak poczucia bezpieczeństwa rodzi brak zaufania. Tak w dużym skrócie. Innymi słowy mówiąc, jeżeli nie mamy obciążeń psychicznych związanych z poczuciem braku bezpieczeństwa, żyjemy swobodnie i w nas może po prostu rozwijać się zaufanie. Czy zgodzi się pani również z tym, że to nie wystarczy, ale potrzebna jest też wiedza? I mówię teraz o tym, że spójrzmy na siebie tu i teraz, w naszych relacjach z kolegami i koleżankami, w naszych relacjach z ludźmi z pracy, z kolegami, z koleżankami z pracy. Czy zawsze jest tam łatwo porozmawiać z kimś wprost, nie tylko o tym, co jest miłe, ale o tym, co na przykład tam nie pasuje, co się nie podoba. Czy potrafimy to powiedzieć, czy raczej na przykład spotykamy się z takimi reakcjami wokół, że ktoś kogoś obgaduje, oczernia, poniża, że gdzieś nie potrafi wprost porozmawiać z kimś, ale jednak ta energia gdzieś idzie w bok. Czy nie jest tak, że my potrzebujemy też pewnej umiejętności rozmowy, że po prostu my nie mamy pewnych też czasami, może mamy jakieś deficyty wychowawcze, że brakuje w naszej osobowości nie tylko tej kwestii zaburzeń, czyli tej swobody bez zaburzeń psychicznych, co się mega zgadzam z tym, natomiast czy nie jest też tak, że brakuje tam czasami takiej czystej wiedzy, jak budować konstruktywnie relacje z drugim człowiekiem? I to jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie, jeżeli chodzi o socjologię. Wspomniała pani o panu Fukuyamie bombowo. Szczególnie, że on kontynuuje pana Putnama i faktycznie szczególnie ta jego główna książka o kapitale społecznym nawet w tytule nosi, jest związana z zaufaniem i pewnie pani właśnie do niej nawiązywała, ale tam dwa czy trzy razy tak czułem między wierszami. A gdybyśmy odwrócili sytuację, bo faktycznie jest tak, że pan Fukuyama posługuje się tym zaufaniem, też to fantastycznie, on właśnie w ramach ekonomii, on też odnosi się do probytu i tak jak pani pokazała, warto ufać w kwestii indywidualnej i społecznej, ale odwróćmy sytuację. Wyobraźmy sobie, że w naszym kapitale społecznym brakuje, w naszej kulturze brakuje wzorców budujących zaufanie. A są na przykład jeszcze w dodatku na nieszczęście wzorce, które to zaufanie ograniczają. Czy zgodzi się pani z tym, że kultury nie są zawsze dobre i że może być tak, że w naszej kulturze albo w społeczności mogą być takie wzorce postępowania, które blokują rozwój zaufania i w związku z tym, czy istnieje z tego wyjście, na przykład od wewnątrz, zapytałem panią psycholog, a teraz od zewnątrz, polityki społecznej w skali mikro czy makro? Dziękuję. Dziękujemy. Czy ja mam zacząć? Dobrze, tylko prosiłbym krótko bardzo.
Dobrze, ja tylko jedno zdanie. Chciałam wrócić tutaj do wspólnoty, ponieważ wspomnieliśmy, że jesteśmy osobami, które narzekają, natomiast też jako ludzie naśladujemy i w Kościele katolickim mamy teraz kryzys, jest jak jest. I zauważyłam właśnie, że nie ufamy na podstawie błędów innych. Czyli mówimy, że a nie, ten ksiądz jest zły, popełnił taki czy taki błąd, no to ja już nie pójdę do kościoła, nie pójdę do spowiedzi. I potem statystyki mówią, że 12% praktykujących katolików poszło do komunii. Więc właśnie też o tym braku zaufania ze względu na czyjeś działania. Dziękujemy za wszystkie pytania. Teraz poprosimy o odpowiedź. Odpowiedź powinna być krótka i zbiorcza, a to się nie da, proszę Państwa. Posiedzimy. Kiedy Pan mówił, ja sobie tutaj zapisałam sobie nawet cytat z Putnama, który trochę jest odpowiedzią albo takim komentarzem chyba do wszystkiego, co tutaj się, do tych wszystkich wątków, które się pojawiły. On napisał coś takiego, że ludzie ufający innym są lepszymi obywatelami, a ci zaangażowani w życie społeczne są bardziej ufni i godni zaufania. Ludzie nieaktywni obywatelsko wierzą, że są osaczeni przez niegodziwców i czują się mniej zobligowani do uczciwego postępowania. To jest trochę takie błędne koło, ale można je próbować przerwać i to też pokazują badania społeczne, że angażowanie się w różne inicjatywy obywatelskie, w działalność organizacji pozarządowych, czyli takie miękkie wchodzenie w organizowanie tego społeczeństwa i branie odpowiedzialności za to społeczeństwo, krok po kroku, na początku nieinstytucjonalnie, gdzieś oddolnie, zaczynając właśnie od jakichś wspólnot, którym ufamy i rozszerzając ich granice, może tutaj zadziałać. Ja trochę mi się włos zjeżył na głowie, jak usłyszałam tę tezę, że społeczeństwa są złe. Mnie się wydaje, że są społeczeństwa poranione historią, doświadczeniem, zniszczone na różne sposoby, ale bardzo bym nie chciała wierzyć, że są złe jako takie i że ludzie są źli jako tacy. Popatrzmy chociażby, już nie będę tego rozwijać, bo byśmy nie wyszli stąd rzeczywiście, ale na historię Niemiec przed II wojną światową. Na kryzys ekonomiczny, społeczny, polityczny, który tam zaistniał i na to, jakie to było podglebie, na tym całym nieszczęściu ludzkim, jak łatwo było zagrać na emocjach. Jest taki badacz Axel Hornet, który zajmuje się kwestią uznania. On ma taką teorię, że wszyscy uczestniczymy w jakiś sposób w takiej walce, w rywalizacji o uznanie. Dla każdego człowieka to jest kluczowe, bo my się jednak przeglądamy w oczach innych i chcemy to uznanie zdobyć. Jeżeli nie jesteśmy w stanie sami go zdobyć, to szukamy grupy, która nam w tym pomoże, albo takiej, która mówi nam, jesteście wspaniali. To powoduje, że osoby, które są w dużym kryzysie ekonomicznym, życiowym, szukają właśnie takich punktów zaczepienia. I te punkty zaczepienia mogą być w bardzo złych miejscach i prowadzić właśnie do tego, co się stało na przykład w III Rzeszy, tak? W efekcie tego, ale jeżeli trafią na odpowiednią, pozytywną grupę, która dobrze wykorzysta te potrzeby i tę energię i dowartościuje ich również w tej nowej grupie, ale także indywidualnie, to wydaje się, że można z tego wyjść. I to jest taka nadzieja, którą ja w sobie mam. I Kościół też może z tego wyjść. To ja się pozwolę odnieść do Pana pytania, a wrócę zaraz, jest fascynujące to pytanie o złodzieju także, w takiej warstwie filozoficznej nawet. Ale Pan zapytał tak bardzo wprost, czy nam jest też potrzebna wiedza do tego, żeby budować relacje? Zdecydowanie tak. Potrzebna nam jest wiedza też do tego, jak rozmawiać w sytuacji braku zaufania po drugiej stronie, bo nie wiem, Pan może ufać, ale po drugiej stronie stoi ktoś,
kto będzie na różne sposoby się zatrzaskiwał i starał się nie powiedzieć różnych rzeczy albo powiedzieć je tak na okrągło, że ta rozmowa w ogóle będzie bez sensu. No i teraz jak można rozmawiać, żeby ten człowiek jakby poczuł, że ta przestrzeń pomiędzy wami no jest przestrzenią no, takiej otwartości, szczerości. Mamy w psychologii takie sformułowania jak komunikacja bez przemocy, jak komunikaty ja, jak takie różne inne fragmenty, których używamy do rozmowy, żeby i ze swojej perspektywy powiedzieć temu człowiekowi, że on jest ze mną w kontakcie, ja tu jestem dla niego i naprawdę nie ma tutaj pomiędzy nami takiej przestrzeni do wykorzystania, do nadużycia. Tak, ale też takiego no, dialogu. Tutaj to słowo już po raz kolejny pada, ale ten dialog to jest rzeczywiście to takie spotkanie z drugim człowiekiem i to jak my będziemy rozmawiać, w jaki sposób też stwarzać przestrzeń do tej rozmowy oczywiście ma no, ogromne znaczenie. Więc tak, taka wiedza w ogóle o tym, czym jest dobra rozmowa i jak ja mogę rozmawiać, żeby to była dobra rozmowa, oczywiście jest bardzo potrzebna. Czy ja odpowiedziałam na pana pytanie? Tak, oględnie. Natomiast wracając do tego, co było pierwsze, jajko czy kura, to jak pani mówiła o tym złodzieju, to mi się przypomniała taka no, znana scena z literatury, jak złodziej wychodzi z pewnego domu z worem pełnych sreber, a ksiądz dokłada mu jeszcze, że tak jakby straż złapała tego złodzieja, i mówi, no przecież tutaj księdzu ukradli takie rzeczy, to jest złodziej. On mówi, nie, ja mu to wszystko dałem. Zapomniałeś jeszcze, bodajże się dobrze pamiętam, dwóch świeczników. To, co się dzieje potem z życiem tego człowieka, no to już zapraszam państwa do nędzników. I tak sobie myślę, że to jest w ogóle jakaś taka cyrkularna zależność. Oczywiście, już tak mówiąc filozoficznie, złodziej kradnie z różnych powodów. Ale takie mam poczucie, że jeżeli na przykład stworzy się taka przestrzeń do tego, żeby zachować się w ogóle kompletnie inaczej wobec tej osoby, która nam coś zabiera, no bo ten złodziej tu też trochę metaforyczny. Ja nie wiem, czy to jest słabość, tak odpowiadając też trochę do pana wypowiedzi, no bo tak, tutaj hasłem przewodnim jest zaufanie, słabość czy siła, czy siła, czy słabość. Mam takie poczucie, takie też chyba czasami doświadczenie, że zaryzykowanie i zachowanie się trochę inaczej wobec złodzieja sprawia, że to zaczyna działać jakby w drugą stronę, tak? Że może złodzieja zatykać takie zachowanie. I złodziej może mieć takie poczucie, że spodziewał się zupełnie innej gry. Bo jak jest złodziej, to jest też okradziony. I złodziej jak kradnie, to spodziewa się, że zagramy teraz w grę taką, że on kradnie, a ja się będę bronić i mu nie oddam albo wezwę policję. Ten przykład z literatury, on oczywiście jest bardzo trudny i bardzo kontrowersyjny, ale chrześcijaństwo jest trudne. I tak się zastanawiam, no na ile takie właśnie cyrkularne, takie zaproszenie do zachowania się trochę inaczej w moim przekonaniu będzie siłą, a nie słabością. Ale jest to bardzo też trudne. Dziękuję. Piękne podsumowanie myślę całej naszej debaty na temat zaufania, siła czy słabość. Ja tu dostrzegam właśnie taki pewien paradoks filozoficzny, też i głębszy. Myślę, że to jest temat dla nas na całe życie. Jak pani profesor mówiła, do końca życia można się zmienić i na przykład polubić przytulanie albo polubić nieufność. Więc jest, myślę, że otworzyliśmy wiele szufladek. Państwu pozostaje zrobienie z tym własnego użytku. Więc bardzo dziękuję paniom za zabranie głosu. Dziękuję państwu i zapraszam na kolejną debatę 6 czerwca. Ale jeszcze zanim państwa opuszczę, to tam też będzie zaufania. Przyjedzie nie byle kto do nas. Mianowicie w przyszły wtorek na SGH będzie wykład francuskiej wybitnej intelektualistki profesor Chantal Delsol pod tytułem Nieszczęścia współczesnej demokracji. I tam ten temat chyba braku zaufania i rosnącego populizmu w Europie też się pojawi, bo ostatecznie, jak ona mówi,
To nie jest tak, że jakieś wrogie siły nam zagrażają z zewnątrz, czyniąc nas złymi, ale to nasza własna słabość, niewiara w demokrację i w nas samych i zdolność do autonaprawy jest główną chorobą Europy czy kultury. Więc zapraszam bardzo serdecznie, godzina 18, Szkoła Główna Handlowa. I po przyszłym czwartek, jak ktoś się zapisał na takie warsztaty nasze, gdzie pogłębiamy temat zaufania już w kontekście teologii ciała Jana Pawła II, myśli Wojtyły, to zapraszam w przyszły czwartek o 18. Na dziś trochę było długo, ale myślę, że owocnie. Bardzo dziękuję Państwu.